Ja zacznę od takim cytatem z książki Mirosława Kundery, Milana Kundery. To jest początek tej książki, Księga Śmiechu i Zapomnienia. Taki w czasach komunizmu realnego było coś takiego, że bardzo często retuszowano zdjęcia. Znaczy, to jest opis, on opisuje jakieś swoje czeskie historie, gdzie tam jedna osoba, która komuś czapkę dała, po prostu potem została rozstrzelana, z tym trzeba było ją wyskrobać ze zdjęć. Może znacie te przypadki, że na przykład żołnierze radzieccy, co flagę na bramie brandenburskiej zawisili, to w niej potem wyretuszowane, kradzione zegarki. W Związku Radzieckim co kolejny człowiek w towarzystwie Stalina ginął, to też był zdjęcie retuszowane. Zresztą to samo było w Chinach ludowych. Paradoksalnie ta historia nie jest, znaczy inaczej, jak zajmujemy się czymś społecznie, to musimy się liczyć z tym, że inni nie będą nas kochali i nie będą pisali o nas planów, czyli musimy robić po prostu to, co lubimy. I nie liczyć na to, że kiedyś ktoś powie nam, że zrobiliśmy super, cudowną robotę i że jest nam bardzo wdzięczny. Po prostu inaczej. Ten własny egoizm, który jest w działalności społecznej, musi być na tyle silny, żebyśmy się dobrze czuli z tym, co robimy. Bo być może, że to będzie główna satysfakcja na przestrzeni lat z tego, co zrobiliśmy. I stąd jakby ten cytat o tym z tej książki, która jakby... Bo to nie jest tak, że tylko w systemie totalitarnym tak jest, że jak człowiek potem pójdzie w zapomnienie, to o nim się jakby... O, chyba nie z tą stronę idę. No więc ja może się przedstawię, Stanisław Biega, w tej chwili jestem osobą, która zajmuje się transportem publicznym. Mam nadzieję, że z Rafałem uda mi się coś jakby uratować nie tylko tramwaje łódzkie, ale tym tramwajom dać drugie życie, być może takiego życia, którego jeszcze one nie miały. Ale generalnie się zajmuję teraz transportem kolejowym od kilkunastu lat. Wcześniej byłem osobą, która w latach 90. była jedną z aktywniejszych osób i bardziej, jak to się mówi, prowadzących wiele widowiskowych działań, które w tamtym okresie się działy. Jakby moja działalność ekologiczna zaczęła się od głodu udziału pod Urzędem Rady Ministrów. Teraz to nie jest Urząd Rady Ministrów, teraz tam prezydenci na krakowskim Przedmieściu przebywają. To po głodówce w Kolejowie Jądrowie Żadowie. Ja się do tej głodówki podłączyłem. Potem no taki ruch ekologiczny miał taki protest tam, a tam je. Ja nawet przywiozłem bardzo fajny referat, znaczy jest raport taki dotyczący tej tamy w Czosztynie. Ja ten raport mam z sobą. Jest to takie coś. To chyba moje było pierwsze takie opracowanie, w którym z drugą osobą tak naprawdę żeśmy to redagowali. To był raport w sprawie budowy zespołu zbiorników w Czosztyn, Jedzica i Stromowce Wyżne. Ja dlaczego ten raport przyniosłem? Ja tak bardzo na samym końcu tego raportu jest coś takiego jak skład zespołu opracowującego raport. I to było połączenie bardzo różnych postaci. Na całe szczęście moje nazwisko jest na B, więc ja byłem pierwszy w tym raporcie. Potem był profesor doktor habilitowany Janusz Bogdanowski z Politechniki Krakowskiej, Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. I potem trzecią osobą był doktor Piotr Gliński. Tak, to tak powiem tytułem. Także to był raport, który jakby ukazywał zagrożenia związane z budową tamy w Czosztynie. Ja może nie będę mówił, to jakby nie jest związane z moją działalnością społeczną, ale potem w czasie powodzi tysiąclecia, która powodzią tysiąclecia, czy tam stulecia była tylko na Odrze, myśmy w tym czasie mieli przygotowane protesty przeciwko budowie tamy w Czosztynie, z których oczywiście zrezygnowaliśmy, bo tam też był bardzo silny opad i potem przedstawiano to w mediach, że tama uratowała Podhale przed powodzią. Znaczy, właśnie to było powiedziane. Tama
uratowała Podhale. Oczywiście wiadomo, że tama w Czosztynie jest poniżej Podhala, ale w głównym wydaniu wiadomości było użyte sformułowanie Podhale, a co ciekawsze, sytuacja na tamie była tak dramatyczna, ja potem widziałem raporty IMGW, że gdyby rzeczywiście fala stuletnia była na Dunajcu, to po prostu tama w Czosztynie by spowodowała gigantyczną powódź w Krościenku, Sromowcach i w dole. Po prostu oni nie nadążali ze spuszczaniem wody. Oni po prostu już nie mogli wody, musieliby spuścić wodę po prostu na ludzi. Ale na całe szczęście w Tatrach opady w deszczu dużo wcześniej ustały, w związku z tym woda w zlewni Wisły była dużo niższa. No to jest taki szczegół mało dosyć znany i który się właśnie nie przewijał. Ja tylko o tym szczególe wiem, ponieważ ja po prostu będąc na miejscu wtedy, kiedy widziałem po prostu co się dzieje, bo widziałem na przykład przyjeżdżałem koło domu PKS-em i po prostu woda się przelewała przez środek domu. Po prostu rzeka była przez środek domu, ten PKS jechał właściwie po kolana, znaczy po kolana, po pas, bo po prostu to był stary autosan H9, więc on jechał jako jedyny tą drogą rejsową, więc samochody normalnie nie jeździły, tylko wszędzie była powódź. Po prostu wszystkie rzeki, wszystkie wzgórki, łąki, wszystko to była woda. Tylko że na całe szczęście po prostu tego dnia deszcz skończył padać, a zlewni Odry jeszcze padał przez kolejne 2-3 dni. Ale to tak, więc potem był ten protest tama tamie, który był taką pierwszą akcją ruchu ekologicznego już po upadku jakby realnego socjalizmu, no która oczywiście nie skończyła się powodzeniem, jeszcze więcej, to była taka ostatnia akcja, gdzie jeszcze tak naprawdę osoby po tej akcji no, stały się kalekami, bo jeden z współorganizatorów został przejechany przez ciężarówkę, znaczy ciężarówkę 30-tonową, to nowe Volvo. Ja generalnie w tym czasie byłem związany ze środowiskiem anarchistycznym. Ja nie będę mówił dlaczego potem mi przeszło, bo ja jestem kompletnie teraz zdecydowanym przeciwnikiem anarchizmu. Stąd się jakby bardzo silnie swoją działalność związałem z ruchem ekologicznym. I to nastąpiło właśnie w 1992 roku i w to co ja już później się zajmowałem, czyli prowadzenie biura obiektorów, to już było poza ruchem anarchistycznym. Ja już wtedy założyłem, prowadziłem coś takiego jak Federacja Zielonych w Warszawie, z której się narodziło Zielone Mazowsze. W 1993 roku żeśmy w 3 osoby jakby stworzyli jakby to stowarzyszenie, żeby jak mieć taką reprezentację prawną. No i generalnie w latach 90. ja z jednej strony zajmowałem się prowadzeniem różnych akcji, demonstracji przeciwko przymusowej służbie wojskowej, prowadzeniem porad dla ludzi, którzy unikali służby wojskowej, z drugiej strony prowadziłem różne działania ekologiczne w ramach Federacji Zielonych, czyli Zielonego Mazowsza. To były działania w kilku obszarach. Po pierwsze promowanie rowerów. Temu się chyba najwięcej czasu poświęcałem. Była to walka, obrona trolejbusów, także dla mnie jakby ta sytuacja, co teraz jest wokół Łodzi z tramwajami, to jest takie déjà vu, ponieważ ja już ponad 20 lat temu nie wybroniłem trolejbusów pod Warszawą, zresztą w tej prezentacji się do tego odnosił. No i były jeszcze tam inne działania, które żeśmy zajmowaliśmy się także transportem publicznym w Warszawie. I właśnie w 1993-2001 rok to ja właśnie wszystko co robiłem jako wszystkie demonstracje rowerowe, znaczy wcześniej były organizowane przejazdy przez takich warszawskie towarzystwo cyklistów, tylko że to były tak zwane przejazdy ekstremalne, to znaczy był to przejazd, dzisiaj ruszamy o 8 rano i przejeżdżamy 150 km. To takie były akcje, no po prostu dla kolarzy, tak? Żadna normalna osoba w tych przejazdach nie uczestniczyła, tych ludzi, oni to organizowali, to było rejestrowane przez policję, oczywiście to było jako peleton, nie interesowała ich infrastruktura rowerowa w mieście, bardziej ich interesowała walka o to, żeby te istniejące przed II wojną światową welodromy w Warszawie, żeby je ocalić, żeby one zostały ponownie reaktywowane. I ja w 93 roku po prostu stwierdziłem, że trzeba jakby zejść na taki poziom,
żeby po prostu w debacie publicznej no, jakby rowery były obecne, że to jest środek transportu, ale z drugiej strony ja starałem się zapraszać władze miasta, żeby w tym uczestniczyły. I generalnie ja postrzegam, przepraszam, że tak dosyć samochwalczo to stwierdzę, to, że Warszawa jest, w latach 90. mówiło się Kraków miastem rowerów. Takie było hasło, wszyscy się powoływali, że Kraków tutaj działa na rzecz rowerów, był Marcin Chyła, co zresztą było dosyć śmieszne, bo Marcin Chyła przez to, że jeździł wszędzie na rowerze, co rusz był coraz grubszy, ponieważ w Krakowie są tak małe odległości do jeżdżenia na rowerze, że po prostu Marcin Chyła jeździł między pubami i między kolejnymi kolejkami piwa, więc on nigdy tych kalorii z piwa nie mógł zrzucić. I to była taka, i to było właśnie coraz bardziej śmieszne. Na biopaliwo jeździł. Rower miejski, no. Tak. Także, ale w tym czasie właśnie Kraków był takim, ja pamiętam, bo na drzwiach swojego mieszkania miałem tą naklejkę Kraków miastem roweru. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tej chwili Kraków ma kilka razy niższy ruch rowerowy niż Warszawa. I to jest jakby, no ta całkowita zmiana. Ja uważam, że to oczywiście wynika z bardzo wielu rzeczy, no ale tak samo jak mieszkańcy Krakowa jeżdżą na zachód i potem wracają, znaczy wsiadają na rower, tak samo mieszkańcy Warszawy i innych miast. Uważam, że to, że była cały czas dyskus z władzami miasta, lepszy bądź gorszy, ale był. To znaczy, ja zapraszałem polityków po to, żeby oni, no to było dosyć śmieszne, ja pamiętam jak Marcin Święcicki jako prezydent Warszawy przyjechał na przejazd rowerowy. On specjalnie ubrał się taki, jak to w latach 90. Możecie Państwo zobaczyć jakiś teledysk, może jakiś disco polo, są tacy goście w dresach. I on był w takim dresie sportowym, przyjechał na rowerze, ale przyjechał, pojechał, był zadowolony, uważał pewnie, że się czuje. Po prostu chodziło o to, ja pamiętam, że była też demonstracja, na której był wiceprezydent Jerzy Lej, który jest od wielu lat prezesem metra warszawskiego. I on, zanim ja tam coś zacząłem mówić, powiedziałem, że jest wiceprezydent z nami, i on się mnie spytał, a co ja mam mówić? Taka była. Znaczy, generalnie ja uważam, że to, że te akcje, mimo tego, że jak później pokażę, to nie było tylko, że to było przyjazne, weekendowe przyjazne z udziałem polityków, to spowodowało, że generalnie politycy bardziej postrzegali jednak, inaczej, polityk może więcej złego zrobić niż jak jest, uważa, że osoby, które działają na rzecz rowerów są przeciwko niemu, niż dobrego. Ja mówię przynajmniej o tym, co było przy kilkanaście lat temu, bo teraz uważam, że realia są troszkę inne i można też w inny sposób to aktywnie działać. No i przechodząc do tego Milana Kundery, ja zostałem wygumkowany z historii Warszawy, jeśli chodzi o rowery. Miasto Stołeczne Warszawa finansowało taką książkę My Rowerzyści z Warszawy, w której jest opisane kilkadziesiąt sylwetek i nawet autorka posunęła się do tego, że żeby nie było szpary pomiędzy Markiem Utkinem, który robił jako Warszawskie Towarzystwo Cyklistów przejazdy z właśnie różnych samoróbek rowerowych pod auspicjami Muzeum Techniki i Sztandaru Młodych i potem środowiskiem, które się utworzyło wokół masy krytycznej, po prostu zostałem wygumkowany i po prostu historię przesunięto. To znaczy Markowi Utkinowi dodano kilka lat robienia demonstracji rowerowych, a osobom, które nie miały nic z tym wspólnego, dodano, że robił imprezę, którą ja organizowałem. Więc jest po prostu... A nie szło autorów książki pozwać? Co? Nie szło autorów książki pozwać o kłamstwo? Wie pan co, ja mogę, jak chwila czasu pozwolę, to ja dam panu kilkanaście przykładów, bo ja na przykład ewidentnie w proces powinienem na przykład o kłamstwo Rafałowi Ziemkiewiczowi wytoczyć, kiedy on na kiedyś swój feriator napisał o tym, że jestem psychopatą, tak? Więc... Czy ma kompetencje, żeby diagnozować? No nie, no bo... Jest psychiatrą samoukiem. Ponieważ ja po prostu... co ktoś może znaleźć w sieci, to niektórzy znajdują, ja po prostu nie produkuję śmieci. W związku z tym on uznał, że no to trzeba być chorym psychicznie, żeby nie produkować śmieci. Więc
No i jakby moja działalność w Zielonym Mazowszu skończyła się w tym momencie, kiedy ja po prostu zacząłem zawodowo się zajmować koleją. Ja wtedy założyłem z kolegami w 99 roku Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Po prostu od 2001 roku prowadziłem biuro koordynacji w Opolu. Ja mogę tylko powiedzieć, że ostatnio kolega, który zresztą ze mną wtedy pracował, to jest pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, on mówił, że w Opolu w tej chwili jeździ koleją regionalnymi 5 milionów ludzi. Jak ja te przewozy organizowałem, to było 8 milionów pasażerów, co znaczyło, że tak naprawdę województwo polskie miało większe przewozy niż na przykład Dolny Śląsk. A województwo polskie jest zdecydowanie najmniejszym województwem w Polsce, jeśli chodzi o kolej. No w tej chwili ja się zajmuję przewozami kolejowymi w Wielkopolsce. W międzyczasie byłem odpowiedzialny za taki produkt Interregio, który w pewnym momencie miał 1/3 przewozów dalekobieżnych w Polsce. Właściwie w ciągu roku. Tak, z niczego udało nam się zrobić coś takiego, że ludzie generalnie, ale to nie jest jakby temat na tą dzisiejszą tą. Jakby wracając do tego, co jest specyfiką działalności społecznej w latach 90., no to jest jakby zupełnie inny model w stosunku do tego, co jest teraz, czego nawet jako członek zarządu CZT doświadczam. No, myśmy przez 2 lata prowadzili projekty finansowane z funduszy norweskich, gdzie składało się granty, no, tak jak większość organizacji społecznych. Moja działalność opiera się całkowicie na finansowaniu tego z własnej działalności. No, nie było wtedy 1% OPP, nie było także kosztów księgowych. Po prostu płaciło się, ja płaciłem za koszulki, płaciłem za drukarnię, płaciłem za prawnika. Ja generalnie, jak pewnie na tamte warunki takich środowisk alternatywnych, no jednak miałem pracę w takim, no coś tam zarabiałem, zresztą jeszcze w czasach anarchistycznych nazywano mnie anarcho-biznesmenem, może dlatego. No oczywiście nie było bezpłatnych źródeł informacji, gdzie teraz wiele działań jakby, i to zresztą bardzo jest widoczne, ponieważ właśnie przez to, że ludzie korzystają tylko z internetu, ich wiedza jest bardzo wyrywkowa, bo opiera się tylko do tych obszarów, które są dostępne w internecie. Czyli no, tego, czego jak nie ma cię w sieci, to cię nie ma. Nie? Czyli inaczej, wszystkie rzeczy, które są wydane w drukowanych publikacjach w latach 90. czy na początku lat 2000, których nie ma w sieci, one nie stanowią źródła dla nikogo i ludzie po prostu nie wiedzą. O ich istnieniu. Tak, ja dzisiaj dam przykład smogu w Warszawie w kontekście dwóch jakby swoich działań, ponieważ ja właśnie przy okazji tego, jak Rafał jakby poprosił mnie, żebym ten, co wam opowiedział tą historię jakby swoich działań, ja po prostu znalazłem mnóstwo rzeczy, o których kompletnie zapomniałem, że są. Są bardzo, będą ostrym argumentem, jeśli chodzi na przykład o tramwaje łódzkie, bo mam dane z lat 90., jeśli chodzi o to, jak mam dane, po prostu raport Banku Światowego z 95 roku o wszystkich dużych aglomeracjach w Polsce, jeśli chodzi o transport publiczny. Mam na przykład materiał strategii jakąś ochrony środowiska Warszawy z 2001 roku, gdzie Warszawa pisze, że w Warszawie nie istnieje problem smogu. Ja to zwracam uwagę, bo to jest bardzo mocny argument, ponieważ oznacza, że to nie źródła punktowe, to, że ludzie sobie palą w kominku, są źródłem smogu w Warszawie. Ponieważ, no co, od 2001 roku wszyscy budują źródła, to znaczy bogatsi ludzie budują wille za kilka milionów złotych, żeby palić śmieci, no. Znaczy to znaczy, że zupełnie gdzie indziej smog powstał i te wszystkie, znaczy to jest jakby argument pokazujący, na ile ten smog jest zupełnie innym źródłem. Jeśli chodzi o, nie było szybkiej sieci informacji, no ja, jakieś listy się wysyłało, ktoś tam po 10 dniach się dostawało, że ktoś przyjedzie, nie przyjedzie. Wymiany były przez to, że się jeździło do znajomych na 20 osób na jakieś spotkania. Wszystko było przez listy i telefonię stacjonarną. Ja dam taki piękny przykład, jak kiedyś umówiłem się z moimi dwoma koleżankami, które zresztą poznałem w Czosztynie, one, żeby one do mnie wpadły do domu, a ponieważ myśmy sobie żartowali, to ja im po prostu rozmowa była między taka, że ja zamawiam dziewczyny do towarzystwa z agencji towarzyskiej. I proszę sobie wyobrazić, że zanim one do mnie przyjechały, to przyjechał facet z kobietą, z prostytutką.
Znaczy, żeby było jasne, w raporcie z likwidacji WSI jestem jedyną osobą ze środowiska alternatywnych wymieniając prawie z imienia nazwiska jako osobę, która była cały czas inwigilowana w latach 90. Zresztą wszystkie moje jakby działania, także w Zielonym Mazowszu i Społecznym Instytucie Ekologicznym były ściśle związane, ponieważ w tym raporcie z likwidacji WSI jest opisane samym, że polskie służby informacyjne no, prowadziły pewne działania niezgodne z prawem, a po drugie były silne związki ze spółką Intercommerce, która budowała w Warszawie hipermarkety, przeciwko którym myśmy jako organizacja ekologiczna protestowali. I zresztą, nie wiem czy Państwo wiecie, była taka, był kasus przyjaznego miasta, który wziął 2 miliony złotych na działalność, na zielony dach na Kadzi w Warszawie. Ja muszę Wam powiedzieć, że raz w życiu mieliśmy tak, że ja z Krzyśkiem Rytem dostaliśmy propozycję, gdzie od razu łapówka nam kupowano w kwocie 2 milionów złotych. Od tego się to zaczęło. I tak. No też może dlatego potem przestałem się zajmować ekologią w Warszawie, bo to już nie jest to temat. Niewielki poziom zaangażowania interesariuszy, to znaczy generalnie sytuacja była taka, że z jednej strony nasza działalność przynosiła efekty, bo z drugiej strony w związku z dużą rotacją urzędników nie było czegoś takiego, że było bardzo silne grupy interesu przeciwstawne nam. To znaczy były to raczej takie jakby bardziej wolne elektrony, to znaczy czasami można było uzyskać sukces zupełnie jakby niespodziewany, nieoczekiwany właśnie dlatego, że te grupy interesariuszy nie były dobrze zorganizowane. I ja to podam na przykładzie kwestii spalarniowej, no bo tutaj Rafał wyciągnął, że mam taki temat pokazać dotyczący spalarni w Warszawie. Spalarnia w Warszawie jest moją porażką, ale ja mam przy okazji spalarni dosyć duży sukces, który był kompletnie niespodziewany, nieoczekiwany i tylko dlatego był możliwy, że właśnie nie było tych grup interesariuszy ściśle zblokowanych w jakieś lobby, żeby temu przeciwstawiać się. Po prostu było to zupełnie kuriozalny sukces z niczego. Czynnik sprzyjający protestom, brak funduszy na inwestycje. No wtedy łatwiej było protestować, bo nie było środków unijnych. W związku z tym wiele inwestycji upadało samo z siebie, no bo nie było środków na dofinansowanie. Wiele dróg. To był oczywiście problem także w drugą stronę, no bo nie było środków na inwestycje. No, większość samorządów lokalnych raczej nie inwestuje w to, co byśmy chcieli, żeby inwestowali, tylko raczej inwestują w rzeczy, które są źródłem później problemów. Nie mieliśmy wzorców do korzystania, no pojawiali się czasami przedstawiciele różnych instytucji zachodnich, tylko że jakby ich doświadczenia były kompletnie nieprzyswajalne do naszych doświadczeń, tak? To zresztą bardzo dobrze widać w tych właśnie źródłach drukowanych z połowy lat 90., gdzie po prostu oni jakby próbują antycypować przyszłość, ale w taki sposób, że to jest dla nas jakby niezrozumiałe, a z drugiej strony no po prostu jakby straszą nas środkami unijnymi, tak? Czyli de facto tym, co no trudno potem jeszcze, żeby ruch ekologiczny był przeciwko temu, co tak naprawdę w dużym stopniu w ostatnich latach jakoś z punktu widzenia takiego ogólnospołecznego jest jednym z niewielu przejawów pozytywnych zmian. No i po prostu działania były oparte na entuzjazmie, tak? Wiele tutaj, no bo tu jeszcze jest jedna osoba, z którą razem robiliśmy spalarnię w Warszawie i to było, to tak było. Pomysły się wymyślał od tak sobie na zasadzie jakiś po prostu impulsu często. To znaczy bardzo krótka była droga między pomysłem a jego realizacją. To znaczy bardzo często to nie kwestie finansowe, kwestie braku wsparcia organizacyjne w ogóle nie funkcjonowały jako problem. To jest taka ulotka dotycząca referendum. Tych ulotek było kilka. To jest ulotka z referendum, które się nie odbyło. Dlatego zebraliśmy podpisy. Ja zwracam uwagę, że gmina Targówek jest gminą, która liczy 140 tysięcy mieszkańców. Więc tam ile trzeba zebrać? 10% uprawnionych?
Myśmy musieli zebrać kilka, 16 tysięcy, no żeby być pewnym, trzeba było chyba 15-16 tysięcy podpisów zebrać. Co się odbywało z jednej strony przez jakichś tam lokalnych, może jeden, dwóch radnych z dzielnicy, jakaś tam jedna, druga osoba, czasami te osoby były takie bardziej, to zresztą będzie potem widać, bo w jakimś tam wniosku dotyczącym planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie no, działania te, żeby miały sukces, musiały łączyć w sobie dużą akceptację dla bardzo różnych ludzi. To znaczy inaczej, żeby osiągnąć sukces, trzeba było się kierować do bardzo różnych środowisk. Często bardzo są przeciwstawnych sobie i bez tego jakikolwiek sukces właściwie byłby niemożliwy. To znaczy zebranie tych iluś tysięcy podpisów wymaga... Znaczy było tak, było zebranie podpisów, potem miało być referendum 16 lutego 1997 roku, po czym wojewoda Gielecki powiedział, że nie będzie tego referendum, bo nie ma podstawy, żeby to referendum było. Że po prostu dzielnica, na terenie którego ma być ten, ponieważ to jest inwestycja miejska, więc dzielnica nie może decydować o tym, że jest tam dzielnica. To są było kuriozalne, bo przecież mieszkańcy mają prawo się wypowiedzieć i to referendum się odbyło kilka miesięcy później. Tylko że cały czas w mediach była kampania, że referendum jest nieważne, że nie można iść. Po prostu ja to zwracam uwagę. Jak Państwo kiedyś zobaczycie na trybunie sejmowej Marcina Święcickiego, wypowiadającego się na temat demokracji i tego, którą obecny rząd łamie, bo to był właśnie ten człowiek, który mówił, jak to referendum jest nieważne i nie ma prawa, nie ma mocy wiążącej itd., itd. Więc były różne działania, które jakby, proszę zwrócić uwagę, w ulotce dotyczącej spalarni, my głównie się powołujemy na wypowiedź wcześniejszego komisarza wyborczego, który powiedział, że to referendum jest ważne. Tutaj jest, może to jest niewidne, życie 22 stycznia 1997 roku i tu jest Mieczysław Bareja, który mówi, że jest ważne referendum. Po prostu, proszę zwrócić uwagę, my w referendum przeciwko jakiejś inwestycji nie mówimy, bądźcie przeciwko. Nie. Referendum będzie ważne, tak? Więc to jest jakby... Tu tylko dopiero na drugiej stronie była w ogóle informacja pokazująca w ogóle kilka faktów jakby o tej spalarni. Tutaj też mieliśmy sytuację, że tam na rysownicy rysowali różne tam... Mieliśmy kilka takich gorących komin, jeszcze kilka było tam rysuneczków. I generalnie, żeby było jasne, tutaj jest... Bo tak, mieliśmy jeszcze znajomego drukarza, który nam to drukował po kosztach. Czyli tak naprawdę było kilka osób, które robiły to, ja finansowałem farby, papier, on nie zarabiał na druku, w związku z tym te ulotki też nie były, ja mam te ulotki, one nie były, one są krzywo przycięte, ale były kolorowe, myśmy ich wydrukowali 30 tysięcy, więc to nie były... Myśmy to rozdawali, one były ulotki, naklejki małe, naklejki duże, no, było różne rodzaje były tego, tych druków. To jest właśnie na przykład czerwiec 90. już, gdzie jest referendum, tutaj mieli się powiedzieć, czy chcą spalarni, ale no i potem po prostu to było jakby... To są przykłady, no, myśmy wszędzie to rozklejali, jakby te naklejki. W referendum wzięło udział ponad 25% głosów. Oczywiście referendum było nieważne, 90% ludzi ponad powiedziało się przeciwko tej inwestycji. Ale oczywiście no jakby ta wielomiesięczna kampania jakby podważania jakby mechanizmów demokracji była na tyle skuteczna, że po prostu, ja przypomnę, to referendum nie odbywało się z żadnymi innymi wyborami. Ono było samoistne. Oczywiście tam były takie mechanizmy jak, to zresztą będzie przy okazji tego drugiego naszego sukcesu, zmiany lokali wyborczych, czyli nie idziemy tam, gdzie żeśmy szli na wybory prezydenckie, tylko idziemy gdzieś indziej. No takie te standardowe zmiany, które miały zniechęcać ludzi, nie było plakatów, gdzie są Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie są lokale wyborcze. Potem był efekt taki, że trzeba było
ktoś tam w ogóle wydrukował plakaty, gdzie są te plakaty. Po prostu inaczej. Była afera, żebyśmy wydrukowali plakat, gdzie są okręgi wyborcze w ostatnim momencie. Bo nigdzie nie było informacji, gdzie są okręgi wyborcze. No, takie jaja były. I to po prostu to jest. Tak, to jest beczkowy protest. To jest taka. Myśmy przy okazji tej spalarni wpadli na. No było bardzo wiele różnych działań. To znaczy, to był proces. To znaczy, żeby było jasne, ja nie byłem jedyną osobą. Było sporo osób, które różne pomysły dawały i dzięki temu to miało taką właśnie koloryt. Ponieważ oprócz tego był na przykład happening pod urzędem gminy Targówka, gdzie właśnie był ten pan Maciej Gielecki, który ktoś przebrał się za Macieja Gieleckiego i wypowiadał się i tam oczywiście było happening, było o tym, że on oczywiście nie ma racji. No, były różne, po prostu były różne metody jakby budzenia zainteresowania społecznego, ja zwracam uwagę, że no w jakby w latach 90. nie było czegoś takiego jak Facebook, nie było Instagrama, nie było jakichś innych kanałów społecznościowych. W związku z tym ludzie głównie jednak jeszcze wtedy czytali gazety i słuchali jakby telewizji, tak? Czyli jeśli a w telewizji przekaz był prosty. Warszawski Kurier, referendum jest nieważne, burmistrz mówi nieważne, wszystko jest. Że wszystko jest. Wszystko jest nieważne. Wszystko już jest, zostało podjęte decyzje, że już inwestycja jest bardzo zaawansowana. Ja w ogóle przeglądam te materiały, które miałem w swoich segregatorach. Zobaczyłem, że firma Emit, która sprzedała tą technologię spalania śmieci, ona miała bardzo dużo wdrożeń, jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków, oczyszczanie spalin w cementowniach, ale spalarnie zbudowała dwie, w Moskwie i w Warszawie. Zresztą, tak naprawdę ta technologia, podobno to nie była ich technologia, tylko ponieważ to było ewidentnie, to był jeden z premierów, to sprzedano nam jako pomoc rządu włoskiego w momencie przemian, a potem ten premier został zdymisjonowany ze względu na związki z mafią. Ale to już tak przy okazji. No więc beczkowy protest. Była sytuacja, że myśmy, bo oczywiście była sytuacja, że prace, bo myśmy się odwoływali oczywiście od wszystkich decyzji. Wpierw w ogóle była sytuacja, że plan zagospodarowania przestrzennego nie był uchwalony z tą spalarnią. Było po prostu ogólne sformułowanie, że tam będzie zakład jakiś. Nie było, że tam będzie zakład termicznej utylizacji śmieci. Nic takiego w planie zagospodarowania przestrzennego nie było, więc oni to musieli dopiero uchwalić. Myśmy zebrali kilkaset podpisów, żeby to nie był jeden podpis jednej organizacji, że bardzo dużo mieszkańców Targówka i ja mam w domu kilkaset, ale moim zdaniem to nie są wszystkie podpisy, to jest tylko część podpisów, które ja mam jakby zserowane. W związku z tym oczywiście inwestycja się zaczęła, mimo że myśmy zaskarżyli pozwolenie na budowę. Oczywiście nie, czyli pozwolenie na budowę nie było prawomocne. Ciężarówki zaczęły wjeżdżać, więc zrobiliśmy ten beczkowy protest. On był dosyć skuteczny, tylko myśmy zrobili pewien błąd. Nie mieliśmy pampersów. I ja to mówię szczerze, po prostu byśmy ten protest mogli ciągnąć 2-3 dni. Ponieważ po prostu protest beczkowy to jest protest, którego nie da się rozwalić. Ponieważ po prostu jakakolwiek interwencja oznacza, że osoba może zostać oskarżona o próbę zabójstwa. Ponieważ osoba, która ma beczkę, tu jest tak. Pozwolę, to jestem ja, przepraszam, bo taka samochwała jestem, ale nie zwracam uwagę, to było więcej beczek i cały czas były 4 osoby w tych beczkach. Każdy z nas ma po 2 beczki i mamy ręce włożone do beczek, w których jest cement i my mamy karabinczyki w środku tych beczek, którymi się przypinamy. To znaczy, do czego się przypina się tam? Słucham? Do czego tam się przypina się tymi karabinczykami? Jest cement, aha, jest dziura i jest pręt metalowy, stalowy. To znaczy po prostu bez całkowitego złamania rąk, znaczy inaczej, bez urwania ręki nie ma możliwości wyjęcia ręki. To znaczy po prostu jest to
fizycznie niemożliwe. Jest po prostu, jak ktoś usiądzie i dopóki będzie siedział, to będzie siedział. To trzeba przygotować sobie takie beczki wcześniej. Tak, no myślmy. Wie pan, no, to była, dlatego ja mówię, no w latach 90. myśmy, to nie było tak, no bo trzeba było wynająć kogoś, kto te beczki zrobi, trzeba było zapłacić za te beczki, trzeba było wymyślić mechanizm tych beczek, żeby tak zrobić ten cement, żeby to było uchwyty. Ponieważ to nie było zawodowo zrobione, przyznam się szczerze, że to było dosyć niewygodne i po prostu, ale z drugiej strony przy takim proteście też jest sytuacja taka, że można sobie tę rękę wyjąć, bo znaczy nie, nawet trzymać, ale nie w karabinczyku, tak, bo tego nikt nie widzi. Jak masz ten karabinczyk, tam masz na nadgarstku i do pręgi? Tak, tak, i zapytasz. I po prostu jest tak, że to, po prostu nie jest to do wyciągnięcia. Także po prostu, no, więc w tym momencie to jest brama główna wjazdowa, którą ciężarówki wjeżdżały. Oni tam mieli też inne bramy, ale oni nie mogli tamtędy wjeżdżać ciężarówkami z cementem, żeby ten cement zrzucać. Po prostu oni mogli jakieś tam drobne prace wykonywać, nie mogli tych głównych prac. I faktycznie myśmy na jeden dzień zablokowali tą jakby inwestycję. I, no tylko, że właśnie był problem tak, żebyśmy nie pomyśleli, że trzeba mieć papersy, bo wtedy po prostu się siedzi jeden dzień, drugi dzień i po prostu nie jest to do ruszenia. Także taki to był ten beczkowy protest i mogliście się zmieniać co jakiś czas na przykład przy tych beczkach. Wiesz, to nie jest tak, nie jest pokazane, tam była policja, która potem pilnowała. A. To nie, dlatego nie, to nie można się zmieniać. My po prostu rzeczywiście w pierwszym etapie było tak, że myśmy podjęli decyzję, które osoby będą dłużej. Bo tam jedna osoba się zmieniła z drugą, ale potem już tego nie można było zrobić, bo pojawiło się bardzo dużo ochroniarzy, pojawiła się policja, oni próbowali nas usunąć, jak się zorientowali, powiedzieliśmy sorry, ale wy nas tu nie usuniecie, więc po prostu było tak, że oni tego dnia po prostu nie pracowali, tak? Dopóki wszyscy tam z tej budowy nie zeszli, to myśmy też nie zeszli. Także to nie jest tak, że po prostu wokół pana stanie 30 policjantów i będzie czekało, bo oni sobie to spokojnie, może pan sobie rozmawiać z nimi o pogodzie, nie wiem, o jakiejś muzyce, o zeszłorocznych wakacjach. Tak, ale po prostu dowolnicy nic nie mogą zrobić, tak? Ale z drugiej strony nie to, że oni pozwalali, żebyśmy sobie wyjmowali ręce i poszli się załatwić. Nie, broń Boże, to jest z samego początku tej akcji. Innym przykładem takich rzeczy to właśnie był zarzut do planu miejscowego. Ja tam zatarłem te dane, bo tu na przykład nie jedna osoba się podpisała. Od razu mieliśmy to czasami po dwie, trzy osoby się podpisały na takim jednym proteście. No gdzie tam ktoś napisał, że prorok Jasnowidz, szefowa parapsycholog. Jakieś dopisały różne, były te. Dlatego ja mówię, bardzo różni ludzie się podpisywali. To nie można w ten sposób, bo chodziło o to, że myśmy mieli wzorzec, po tym się podpisywali bardzo różni ludzie, tak? To w takim razie już ten temat spalania skończę. No wiadomo, spalania została otwarta. To było dla mnie bardzo traumatycznym przeżyciem. Po tym wydarzeniu, generalnie jak oni zobaczyli, że jest możliwość budowania w Warszawie spalarni, to było coś nieprawdopodobne. W Warszawie miało powstać 4 czy 5 spalarni. Po prostu chciano, jak to się mówi, za tym otwartymi drzwiami wrzucić spalarnię w DUFSO, chciano wrzucić spalarnię na szaserów medyczną, potem drugą medyczną, chciano wrzucić wielką spalarnię, dużo większą niż ta spalarnia w Brwinowie. I pod koniec 1997 roku była taka sytuacja, że ponieważ ludzie protestowali przeciwko, jak to się jedzie pociągiem, po lewej stronie jest taki wielki komin EC Pruszków. Ciepłownia, która nigdy nie została otworzona. Ona została zbudowana pod koniec lat 90. Ludzie protestowali, no potem się zmieniły warunki ekonomiczne, nie trzeba było jej uruchamiać. Ona nigdy nie została, został wielki komin, wielka infrastruktura została zbudowana. No i cały czas tam ludzie różni marzyli o tym, żeby tam coś umiejscowić. Żeby, no i właśnie wymyślono sobie spalarnię. I burmistrz Brwinowa był za,
Była grupa, chyba związana zresztą z takim stowarzyszeniem Rekal. To było takie firmy produkujące puszki, robiły recykling puszek aluminiowych. I człowiek, który był jakby szefem tego stowarzyszenia, akurat mieszkał w Brignowie. Może i na całe szczęście. No i okazało się, że oni ogłosili tak referendum, znaczy po prostu były naciski, mieszkańcy zaczęli zbierać, ale oni tak zrobili pytanie, żeby wymusić, żeby ludzie nie poszli przeciwko ten, bo było, czy jesteś za zakładem jakimkolwiek zagospodarowania odpadów, czy jesteś przeciwko. Aha. A jak powiedziałem, jeśli ktoś robi referendum, że jesteś albo za, sorry, to jego problem. To znaczy, że nie będziecie nigdy w życiu mieli żadnego zakładu na terenie gminy. I to nie jest wasz problem. Ja dosyć długo musiałem przekonywać tych ludzi z Brwinowa, bo oni po prostu na początku mówili, że w takim razie, skoro referendum nie jest przeciwko spalarni, tylko nie wiadomo przeciwko czemu, to żeby nie iść. A ja mówię, nie, trzeba iść. I oni w końcu to pojęli, dlatego mówię o tych interesariuszach. Nie było zorganizowanej akcji przeciwko, no już takiej całkowitej mojej amatorszczyźnie. Ja muszę powiedzieć tak, referendum miało być 30 grudnia, w niedzielę, przed Sylwestrem. Ja 25 grudnia byłem na wigilii urodziców mojej ówczesnej dziewczyny, która akurat była 7 km dalej. I ja mówię, nie no, coś trzeba z tym zrobić. No i 26 grudnia były nowe ulotki na bazie tamtych, co Państwo widzieliście. 27 zostały wydrukowane w ilości chyba 10 tysięcy sztuk. Niestety w okresie międzyświątecznym ludzie za bardzo pociągami nie jeździli, bo myśmy głównie rozdawali to ten. Ale właśnie udało się zrobić przy braku przeciwdziałania, że dziewczyna, która była jakąś tam no, na jakichś praktykach wyborczej, napisała krótki artykuł, gdzie są siedziby lokali referendalnych. Taka krótka materia, taka tyci. Udało nam się załatwić to, że w Radiu Maryja powiedzieli o tym, że jest referendum. I oto był sojusz Radio Maryja Gazeta Wyborcza, który spowodował, że przy moim skromnym udziale i kilku innych osób, które rozdawały ulotki... A to jest anarchiczny, tak właśnie, to jest biznesmen. Anarchobiznesmen. I udało się po prostu... To było naprawdę ważne, bo z jednej strony te kobiety, które starsze chodziły ten, dowiedziały się o tym, że... Bo rzeczywiście tam był inwestor zagraniczny, że ten inwestor chce zarabiać na spalarni. W związku z tym w Radiu Maryja powiedzieli, że to jest jakiś zagraniczny inwestor, który chce zarabiać na truciu miejscowym. I była sytuacja taka, że jak już w końcu z tego lokala się przekonał, oni od dniu referendum wykonali chyba kilkaset telefonów. I w tym referendum, proszę sobie wyobrazić, następnego dnia ukazały się gazety w Warszawie. W dwóch z tych gazet było napisane, że był cały artykuł, no, że mieszkańcy nie są zainteresowani, że właściwie popierają budowę spalarni. No i w związku z tym referendum skończyło się wynikiem, jest nieważne. W referendum wzięło udział 34,5% ludzi. Było ważne, bo głosowało ponad 95% przeciwko, czy tam. I nie ma tej spalarni dnia dzisiejszego, po prostu głos w referendum zamknął temat spalarni na 500 tysięcy ton, bo tam miała być tej pojemności spalarni. I to był taki mój zrobiony zupełnie chybcikiem, no bo zaczęło się od rozmowy przy tam świątecznym stole, gdzie ja po prostu stwierdziłem, że jednak tego nie można odpuścić. Już drugiego dnia świąt robiłem ulotkę, znalazłem jakąś naświetlarnię, która mi naświetliła klisze. Tego samego dnia to zawiozłem do drukarza, także od razu po świętach było o godzinie 8 rano, już były te ulotki, które ja od razu zawiozłem do Brwinowa. I po prostu zostały uruchomione jakby inne kanały. Także to było coś nieprawdopodobnego. Już taki szok, że mówię, no, w jednej gazecie był na przykład artykuł o tym, że właśnie referendum jest, że właśnie mieszkańcy nie mają przeciwko i nagle w ostatnim zdaniu, że jednak referendum jest wiążące.
Po prostu ktoś się dowiedział po 20, gdzie już miało być napisane, że było 25% z domu, mieszkańcy nie byli zainteresowani. No jednak jest wiążące. I czy ktoś z Państwa słyszał o tym, że w Drwinowie było ważne referendum, które zadecydowało o tym? I tam była, co ciekawe, najwięcej głosów było wśród ludzi, którzy normalnie w ogóle nie chodzą na wybory. Wśród ludzi, którzy żyją na bardzo niskim poziomie, praktycznie u takiego, o tak zwanego degeneracji, tak? U ludzi, którzy są alkoholikami i tak dalej. Bo oni byli akurat najbliżej tej ciepłowni. I ci ludzie, nie mając samochodów, mieli do komisji wyborczej do przejścia 3-4 km. Ponieważ i przyszli. Zmieniono im te komisje wyborcze, żeby był zupełnie gdzie indziej niż na wyborach i był bardzo daleko. I oni przyszli. Zresztą tam była sytuacja też taka, że potem jak już ci ludzie od tego Rykala się zorientowali, to tam było na przykład iluś pilotów lotu, którzy mieli tam własne wille i ci piloci nawet potrafili tych ludzi już później nawet wozić na te referendum. Także po prostu też zrozumieli, że ich wygodne życie w nowej willi może być... Śmierdzące. Tak, dokładnie tak. Zaśmierdzące. To jest tak... No to tyle, jeśli chodzi o ten temat pierwszy, spalarniowy. A jeszcze coś mówiliśmy, spalarnia warszawska, nie wyszedł ten protest, ale coś innego się udało przy okazji. No to właśnie Brwinów. Brwinów, generalnie to, że w ogóle było referendum w sprawie Targówka, spowodowało, że odstąpiono od spalarni DU. A przemysłowe. Nie powinno być 50% przy referendum? Czy tam 34%? 30% musi być biorący udział w referendum. Myśmy na Targówku mieli 25,5. Niestety. Także to jest ten próg, który... No, to, po prostu zupełnie była inna sytuacja na Drwinowie, ponieważ okazało się, że w lokalnej społeczności, gdzie tych mieszkańców jest kilkanaście tysięcy w gminie, no, można zmotywować ludzi przez to, że no właśnie, Radio Maryja powiedziała, więc jest msza. Więc ja, kolega rozdawał lotki przed gdzieś w okolicach jakichś sklepów i tak dalej. No była zupełnie, no Targówek to są, na Targówku są bloki, które mają po kilkaset metrów długości. Tak? Ale tam był jakiś pewien sukces, bo kolega Jarek się w programie pani Jeworowicz w końcu na jakiś kompromis, jakieś negocjacje były, żeby lepszą technologię zastosować, już nie pamiętam szczegółów, ale coś, jakieś tam negocjacje były. Okej. Znaczy wiesz, no... nie, bo tam chodziło o filtry, no. Generalnie sytuacja jest taka, że no metoda kontroli filtrów w takich zakładach jest jasna, tak? Trzeba powiedzieć, że następnego dnia w godzinie 15 będzie kontrola, no to będzie kontrola. No, tego dnia nie palisz baterii i wrzucasz... W pierwszych latach spalarnia w Warszawie paliła po prostu olej opałowy. Oni w pierwszych latach w ogóle śmieci nie palili. Po prostu jest tak niska frakcja energetyczna odpadów, że po prostu się śmieci nie palą, bo są po prostu wilgotne. No ja przypomnę, śmieciara po prostu gniecie śmieci, więc jak jest pomidor, to ten pomidor razem z papierem i z plastikiem, po prostu nie chce się palić, więc oni rocznie palili kilkadziesiąt tysięcy ton opału, oleju opałowego. Po prostu spalarnia tak naprawdę była spalarnią, była normalnie, tak jak jest w krajach południowej Europy, że są elektrownie na opał, na ropę, na inne po prostu paliwa ciekłe. Oni gigantyczne zamówienia mieli po kilkadziesiąt tysięcy ton opału. Ja przypomnę, że wydajność tej spalarni, tam było na przykład 30 tysięcy ton, gdy wydajność spalarni była 58 tysięcy ton, proszę. No to co prawda, połowa tego, co oni wrzucali do spalarni, to po prostu był olej opałowy. Teraz taki temat dużo wcześniejszy, ja go dam ze względu na tą Łódź. Ja wydawałem takie coś, taki periodyk Trajusz. To było pismo, które było rozlepiane w trolejbusach. W 1995 roku w Warszawie wymyślono, żeby zlikwidować trolejbusy. Tam chodziło oczywiście o to, że trolejbusy podlegały NZA i trolejbusy były najtańsze. W związku z tym NZA, to jest dokładnie ta sama sytuacja, która jest w tej chwili z Łodzią, z tramwajami. Coś, co jest tanie, wykazuje się, że jest dużo droższe niż to, co jest tanie.
Czyli coś, co jest... ludzie z tej zajezdni w Piasecznie wykazywali, że trolejbusy w ogóle nie były dotowane. One były rentowne, a ZTN nie różnicował stawek ze względu na zajezdnie i rodzaj trakcji. W związku z tym to było wrzucane do jednego worka, ponieważ kazano trolejbusy naprawiać nie w Piasecznie, tylko w MZN Woronicza, no to były bardzo duże koszty przesyłów. Trolejbus, żeby najprostszą rzecz wymienić, na przykład żarówkę, musiał jechać na Woronicza i efekt był taki, że to były bardzo wysokie koszty i na przykład trolejbus przez wiele dni był niesprawny. Dodatkowo zaniżano liczbę pasażerów w tych trolejbusach, bo badania ZTN na pełni robił na przystanku pomiędzy pętlą a przystankiem bodajże Wilanowska i jakaś, już nie pamiętam jaka to jest ulica, Dolinka Służewiecka, a problem polegał na tym, że w tym czasie metra nie było w Warszawie. W związku z tym wszyscy ludzie wysiadali tam, gdzie był tramwaj, czyli przy tym Mazarze, a nie przy Wilanowskiej, gdzie teraz ludzie wysiadają, no bo tam jest metro. W związku z tym wykazywano, że w trolejbusach jest 30% napełnienia, gdzie trolejbus jeździł co... To była najczęściej jeżdżąca w Warszawie komunikacja. Trolejbus jeździł co 2-3 minuty. To była po prostu... To było... Ludzie... Przechodząc, nigdy nikt się nie spieszył na trolejbus, bo już widział następny trolejbus na horyzoncie. Poza szczytem trolejbus jeździł co 5 minut, trolejbus jeździł kilka minut szybciej niż potem autobusy. Ja przypomnę, że autobusy weszły na tej linii rzekomo co 5 minut. Ja ostatnio jechałem autobusem do Piaseczna, w szczycie są co 7,5, poza szczytem są co 10 albo 12. To jest tak tytułem najbardziej zakorkowany, jednej z najbardziej zakorkowanych ulic Warszawy. Po prostu stąd się korki wzięły, bo trolejbus jeździł szybciej, były ciche. Ja przypomnę, że w czasach, kiedy trolejbusy jeździły, tam większość to były szwajcarskie trolejbusy, to był jedyny niskopodłogowy tam od Warszawy. Wtedy nie było jeszcze autobusów niskopodłogowych, o tramwajach to nawet nikt nie myślał. A sprowadzono trolejbusy używane ze Szwajcarii, które oczywiście miały 2 stopnie, tylko te stopnie były wielkości 5 cm. No to jest po prostu, to w tamtych czasach to był najwygodniejszy środek transportu w Warszawie. Ja wydałem kilka takich numerów, zrobiłem jakąś pikietę pod Warszawą. No i potem się ukazał wielki artykuł na całą stronę w Gazecie Wyborczej, który po prostu zamknął temat trolejbusów, który napisał znany i lubiany teraz miłośnik komunikacji publicznej Jarosław Osowski. Znaczy, ja wiem, dlaczego potem są takie sytuacje, że jestem po prostu wygumkowany, tak? No bo po prostu ja pamiętam, którzy ludzie w Warszawie likwidowali transport publiczny. On napisał artykuł, który był końcem dyskusji o trolejbusach. Gdzie właśnie się pojawiło, że one są nieekonomiczne, są droższe od autobusów. No argumenty, jeśli przejrzymy te 20 lat, to były takie, że on się nikt nie mówił, że ludzie po prostu zaczęli się samochodami zamiast tymi autobusami, które jeżdżą dłużej i rzadziej. No bo oczywiście od tego momentu zaczął się, po prostu ludzie zaczęli iść samochodami na tej trasie, no bo ja pamiętam, po prostu nawet miałem tam swoich bliskich znajomych, oni po prostu, dwie osoby jeździły trolejbusami, a potem już nigdy transportem publicznym nie jeździły, tylko przysiadły się do samochodu od razu. No i tutaj była, kolega mi składał, ja tam w jednym z trajusi miałem wywiad z senator Zofią Kuratowską, chyba bodajże. Próbowałem, no bo wtedy Unia Wolności rządziła w Warszawie, więc ja mam nadzieję, że ona jako senatorka, która sprzeciwstawiła się tej zamknięciu tej linii, że to coś da. No ale mówię, no potem był, w tym czasie Gazeta Wyborcza miała w Warszawie taki nakład, jak ma w tej chwili w całym kraju, także to rzeczywiście było bardzo opiniotwórcze pismo. No proszę zwrócić uwagę, tutaj było nawet wtedy różne takie ciekawostki były, żeby no, próbować tą sprawę jakby poruszyć. To był pierwszy numer tych numerów. Nawet mam chyba scerowane. I teraz jakby ten trzeci temat warszawskich działań rowerowych. Ilość działań, które były prowadzone przeze mnie od 1993 do 2001 roku, to są różne rodzaje. Czyli przejazdy rowerowe, czyli jedziemy w niedzielę, rodziny zaczynają przyjeżdżać, było miło, żeby pan prezydent przyjechał, jeśli nie prezydent, to wiceprezydent i tak dalej. Happening, czy na przykład ścieżkokrzyska w tej książce o rowerzystach w Warszawie,
w spisie w ogóle nie ma mojego nazwiska. Jako organizator pojawia się Krzysztof Rytel, Rafał Muszczynko, którego w ogóle nie było na tej imprezie, i Alek Buczyński, którego też nie było w ogóle na tej imprezie. Dlaczego tak się dzieje? Słucham? Dlaczego akurat tak tam stało się? Po prostu czasem w przypadku działań stowarzyszeń no istnieje chęć po prostu wstępienia ostrza działania tych stowarzyszeń. Wchodzą osoby, które są... znaczy ja kiedyś rozmawiałem z Marcinem Kremą, może on nie upoważniał mnie do tego, bo ja się go pytałem, bo w pewnym momencie pracował w GDK i ja. Zaczął pracować w Dace, on jeździł wtedy do Danii, robili filmy, że dla potrzeb koloniowych pracowników Gdaki, żeby pokazać, jak infrastruktura rowerowa na przykład poza miastami jest robiona w Danii. I no, do dzisiaj Oleg Buczyński pracuje w Gdace, a Marcin Koła został zwolniony. Także była generalnie sytuacja taka, że no, wiele działań, które prowadziłem, to jest jakby moje zdanie, no po prostu się nie podobało różnym ludziom. To znaczy, ja przypomnę, że ostatnie moje rozstanie z Zielonym Mazowszem było tak samo dosyć takie drastyczne, jeśli chodzi, no ale nie chcę o tym jakby wchodzić. No więc generalnie był happening Ścieżko-Krzyska, który rzeczywiście ja z Krzyśkiem Rytem zorganizowaliśmy. To było po prostu pomalowanie ścieżki rowerowej na ulicy Ścieżko-Krzyskiej. Myśmy pomalowali więcej, żeśmy nawet cement wylali tam, gdzie był krawężnik, żeby rower mógł przejechać. Ja pamiętam, że potem był taki numer, że była afera, no bo oczywiście wtedy rzecznik ZDM powiedział, że Warszawa to nie wieś, żeby rowerami jeździć. To było po tym happeningu, to było to słynne zdanie, że miasto to nie wieś, żeby rowerami jeździć. Bo była sytuacja, no myśmy, to była ulica, która ma chodnik, został zamieniony w parking dla samochodów, a myśmy tak zrobili to z boku, że nawet tam samochody nie jeździły, no ale tam był, wiadomo, wszędzie były krawężniki, więc trzeba było te krawężniki albo ściąć, albo jeszcze podlać cementem. I potem ZDM ten cement rozwalał, żeby... I potem był jakiś wypowiedzi matek z dziećmi, że one tu wreszcie mogą normalnie wózkiem wjechać. No ale nielegalne ten, no była to dosyć śmieszna akcja, taka, no między innymi, ja proszę zwrócić uwagę, że było to dosyć bulwersujące, bo jednak przy okazji budowy metra Świętokrzyską i zwężono, i zrobiono bardzo dobrą infrastrukturę rowerową, co wywołuje bardzo często protesty jakichś dziennikarzy, na przykład kiedyś tam był cały temat, poświęcony przeciwko działaczom miejskim w Warszawie, którzy chcą, żeby ludzie ginęli, bo przykład właśnie było Świętokrzyskie, że żaden rowerzysta nie jedzie i samochody są w korku. Były akcje zbierania podpisów, no ja jestem znowu, co właśnie było bardzo dla mnie zaważne, bo tam dosyć dużo pisano masie krytycznej. Ja wiem, że masy krytyczne się nie organizuje, ale ja zorganizowałem pierwszą masę krytyczną w Polsce. Taką prawdziwą, gdzie dostałem mandat za zbite lusterko. Przyznaję się, to była moja mea culpa, tak? Ja po prostu się przeciskałem się na rondzie i po prostu lusterko zostało uszkodzone. A który to był rok? 98, tak moim zdaniem. W tej zresztą książce o tych rowerzystach się pojawiają, że z jednej strony są kurierzy, którzy rzeczywiście przyjechali na ten przejazd, a z drugiej strony są organizatorzy masy, którzy się... W ogóle, żeby było jasne, książka My rowerzyści z Warszawy pomija trzy osoby kluczowe dla rowerów w Warszawie. O dwóch osobach nie ma ani nawet słowa. To jestem ja i Marcin Czajkowski, który masę krytyczną organizował przez 3 lata. Czyli... Ja potem już mas krytycznych nie organizowałem, potem masy krytyczne organizował Marcin Myszkowski i Marcin Czajkowski. A to autorkę tej książki znasz? Stopa. Stopa? Tak ma nazwisko. Ale znasz ją? Co to jest? Nie. Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć, że dla mnie jakby dosyć drażniącą sytuacją jest o to, że osoby, które są wymienione jako rowerzyści warszawscy, no generalnie żyją po Warszawie samochodami, tak? Bo na przykład
Zresztą bardzo miła osoba, Rafał Muszczynko, który jest rzeczywiście dosyć aktywny, jeśli chodzi o pisanie o rowerach itd., itd. Osobą, która w ogóle po Warszawie na rowerem nie jeździ. Więc w tej książce jest zresztą napisane, że tam 20 kilka tysięcy przejechał na rowerze poziomym i tak dalej. Zresztą chyba nawet ze względów zdrowotnych. Ja zresztą mu kiedyś zwracałem uwagę, że rower poziom jest tak nisko, że on po prostu wszystkie zanieczyszczenia wchłania. I nie jest to najlepsza metoda. I potem miał jakieś problemy zdrowotne z tym. No ale nieważne. Zorganizowaliśmy zamknięcie krakowskiego przedmieścia Street Party. Gdzie był taki moment, że było bardzo takie modne w Berlinie technoparty. I myśmy zrobili. Miałem kolegów, którzy organizowali, człowieka, który był menadżerem zespołów, a on potem był zafascynowany techno, więc on po prostu była normalnie scena techno. Były takie zamknięcie krakowskiego przedmieścia, żeby była impreza taka żywa. Zresztą jakiś czas temu była taka sytuacja dosyć śmieszna, bo ktoś wrzucił na Twittera zdjęcie Piotra Glińskiego w koszulce ścieżki rowerowej dla Warszawy. Dokładnie z tej akcji Piotr Gliński był jedną z niewielu osób, która u mnie wtedy kupiła tą koszulkę, bo ja wyprodukowałem kilkadziesiąt koszulek za własne pieniądze, które były giftami w konkursach. Znaczy, jak ktoś brał udział w konkursie, jakieś rodziny, to dostawali za darmo koszulki. Zresztą dałem właśnie ten fragment tutaj, czekając na posłów, bo to jest właśnie o tym, że były różne konkursy na jakimś innym przejeździe rowerowym, gdzie były koszulki rozdawane. Ja po prostu miałem dosyć człowieka tanio robiącego koszulki i tą metodą się robiło wtedy takie koszulki ten. I robiłem konferencje prasowe, no 20 lat temu już, dotyczące uprzywilejowania komunikacji publicznej, nie tylko te trolejbusy, ale także chodziło o jakieś, nie wiem, czy Państwo wiecie, jak w Warszawie, ja mam chyba nawet przy sobie ten raport Banku Światowego, ale nie tylko, cena autobusu przed denominacją w Warszawie było 4000 za przejazd. To tak, ile zarabiamy teraz? 16 tysięcy kosztował nocny. 16 tysięcy złotych kosztował jeden przejazd nocny. Czyli złoty 60 na dzisiejszy, nie? Chyba nie. Nie, 16 złotych. Tak, tak. Nie, 4000. No tak, ale inflacja jest. To nie jest złoty 60. Ale tak. No, i była sytuacja, że myśmy zrobili akcję nocne dla ludzi. Ja pamiętam, że kilka osób jeździliśmy nocnymi i żeśmy zebrali chyba w dwie soboty, w piątek, sobota, żeśmy zebrali kilka tysięcy podpisów i żeśmy, było to tak głośna sprawa, bo potem wycofano, znaczy inaczej, przy jakiejś korekcie cennika wprowadzono, że jednak te ceny 4-16 tysięcy kilka lat później zostały zrównane. To znaczy... Chyba jest ta sama teraz, nie? Teraz rosną. Tak, nie, oczywiście, że tak jest i w większości miasto jest, tylko że przez wiele lat komunikacja nocna w Polsce była... ona właśnie była tylko po to, żeby kierowcy wracali, czy motorniczowie wracali z pracy do domu. Nie była dla ludzi normalnych. Autobus był zajezdny, żeby człowiek sobie wrócił do domu lub przyjechał do pracy. I stąd były te różnice cen. I potem oni to wyrównali i potem znowu wymyślili, żeby zmienić, żeby inaczej miesięczne nie były ważne, czy żeby te ceny były. I efekt był taki, że właśnie wtedy na tej sesji nagle została wprowadzona możliwość jeżdżenia rowerami w Warszawie bez dodatku. Czyli oni się tak przestraszyli, no, że kilka tysięcy podpisów nagle jest w nocnych, tylko zebrane w nocnych. Myśmy w ogóle nigdzie indziej nie zbierali, tylko w nocnych. Że po prostu przeszły jakieś inne rzeczy, które w tej chwili stanowią o tym, że no, w wielu krajach jest tak, że można sobie z metrem wsiąść o 7 rano w szczycie porannym. Nawet jak pasażer będzie dookoła wściekły, no sobie, można. Właśnie dlatego, że na tej sesji przy okazji tego, że wprowadzono, że miesięczne są ważne nocnych, wprowadzono, czyli zupełnie znowu też, ja to powtarzam w tych interesariuszach, że wtedy nie było takich ściśle określonych grup interesu, że ktoś się tak przestraszył, że coś, z czego jesteśmy, no coś, co jednak jest jakąś tam zaletą życia w mieście w tym momencie, powstało zupełnie właśnie przez przypadek.
No i były jakieś konferencje, było oczywiście ulotki i tak dalej, i tak dalej. Ja właśnie ostatnią demonstrację rowerową zrobiłem w październiku 2001 roku i pamiętam, że mnie wtedy Tadek Kopta opierniczył. Nawet do mnie zadzwonił, żeby opierniczył. Powiedział, albo się zajmiesz koleją, albo rowerami. Tak, i to była ostatnia rzeczywiście moja, bo ja wtedy już prowadziłem biuro koordynacji w Opolu. No ale faktem, że jakby ta książka o tych rowerze tak w Warszawie wynika, że tak jakby od 93 do 2000 roku właśnie nikt się w Warszawie tym rowerze. Pierw byli ludzie, to byli jak sam jeszcze starzy, no właśnie było ci przedwojenni, ci powojenni i nagle są już ci nowe pokolenie ludzi, którzy robią sklepy rowerowe, mają knajfy, robią masę krytyczną i tak dalej, i tak dalej. Jak mówię, dlatego co dałem na początku, jednak uważam, że ja organizowałem te akcje rowerowe w najtrudniejszym momencie. To znaczy, ja przypomnę, że w tym czasie liczba samochodów w Warszawie wzrosła z 200 do 500. To znaczy po prostu był, jak to się mówi, korki rosły w zastraszającym tempie. To znaczy, łatwiej też jest w pewnym momencie działać, jak to się mówi, na obszarze. No, tu, zawsze najtrudniejsze są początki, kiedy trzeba zmieniać w pewien sposób świadomość, tak? To jest kolejny temat, którym ja się zajmowałem w tym samym czasie, trochę może wcześniej. Aczkolwiek chyba ostatnią taką dosyć dużą demonstrację. Ja zwracam uwagę, to co ja robiłem było dosyć istotne z tego względu, że ja to robiłem w Warszawie. Zrobienie dużej demonstracji w Łodzi czy w Krakowie nie oznaczało, że to będzie w centralnych wiadomościach. Z tego punktu widzenia bardzo często te dane, ja przypomnę, że ja studiowałem też na dziennikarstwie, na moim roku studiowały takie osoby jak Justyna Pochankę, Dorota Gawryluk i kilka innych osób, które no, później były jakimiś osobami, więc często jednak się pojawiały te materiały potem w jakichś wiadomościach i to co było dosyć istotne, organizowałem demonstracje pacyfistyczne przeciwko przymusowej służbie wojskowej przez wiele lat, nigdy nie miałem problemu ze skinami. Oni przychodzili na demonstracje, przyglądali się, wyrażali swoje niezadowolenie. Ale ja nigdy nie pozwalałem na to, żeby były jakiekolwiek przejawy agresji w stosunku do... Inaczej. Chodziło o to, żeby... No jest jakaś pacyfistyczna, to nie ma bijatek anarchistów ze skinami. Które były notoryczne we Wrocławiu i jakby w innych miastach. Mi się kilka razy udało. Tym bardziej, że te demonstracje... ja pamiętam taką historię dosyć drastyczną w Opolu, kiedy jeden skinhead, nazi skinhead, po to, żeby nie pójść do wojska, to jest taka dosyć drastyczna historia, w kuchni się powiesił i koledzy mieli wyjść, żeby go zdjąć. Spóźnili się minutę i gościu się powiesił i umarł. I w związku z tym, jeśli ja na demonstracjach mówiłem, że nie ma przymusowej służby wojskowej, że jeśli już to armia zawodowa i tak dalej, dlatego mówię złe dobrego początki, bo to jest, było ciężko. To jest jedna z akcji, którą ja organizowałem, czyli to było... 25 lat temu. Tak. Byłeś obrzektorem, to z francuskiego chyba, nie z angielskiego. Tak. No wtedy się mówi obiektor. Ja przypomnę, że było stowarzyszenie obiektor właśnie z Wrocławia, które właśnie miało gigantyczne problemy na demonstracjach właśnie z bijatykami. No to jestem wspomniany. Ja w życiu raz media się totalnie skompromitowałem. To była demonstracja, która się chyba nazywała... Ona miała różne nazwy. I na tej demonstracji było podpisane Ruch Wolność i Pokój. I dlatego później w raporcie Macierewicza było napisane, że inwigilowano organizatorów demonstracji pacyfistycznej na Placu Naukowym, który organizował Wolność i Pokój. Po prostu była sytuacja taka, że myśmy specjalnie z kolegą poszli do sex shopu
I żeśmy wzięli jakieś plakaty dla jakichś dziewczyn i potem było, że w czasie, gdy ty idziesz do wojska, twoja dziewczyna codziennie spotyka się z listonoszem. Tak. Takie były hasła. I ja pamiętam, że po tym było w latach 90. takie szwedzkie pismo erotyczno-pornograficzne, raport. I ja dzięki temu znalazłem się na rozkładówce w raporcie. Na czym? Na rozkładówce w raporcie. Byłem na rozkładówce z moim drugim kolegą. Trzymałem ten plakat o tym listonoszu. Ale ja rozumiem, że na golasa. Nie no, byliśmy niestety ubrani, jeszcze miał długą brodę. Niestety. Nie no, fakt faktem, że było... I to była sytuacja, kiedy, gdzie wypowiedział w tej sprawie Lech Wałęsa, arcybiskup Guć, bo rzeczywiście ta demonstracja, myśmy palili książeczki wojskowe. Mój kolega wtedy wymyślił coś takiego, co się nazywa robienie naleśników. To był Staszek Górka. Robienie naleśników to jest to, że jak policjanci interweniują w czapkach, to im się robi naleśnika. Robi się tak, pyk, pyk, pyk. I policjanci kają za czapkami. Nie, to mi naprawdę się kręcisz. Ale to grupowe było jakieś spasowane działanie? Czy... Nie no, znaczy co? Gdy... Podlatuje na przykład, bo tam była sytuacja, że myśmy palili te książeczki wojskowe. No, dokument, ja zresztą wtedy spaliłem swoją książeczkę wojskową właśnie wtedy. O mało też się sam nie spaliłem, no bo nami ci policjanci, którzy ganiają, to próbują złapać te książeczki. No i w tym momencie ktoś myślał z tyłu im ten pyk robić. Ale to uderzasz w daszek czapki? Nie, z tyłu. Z tyłu i ona leci od razu. I ona oczywiście leci za tą czapką. Więc ich akcja była spóźniona i no myśmy spalili chyba 4 czy 5 książeczek wojskowych wtedy na placu zamkowym. No i niestety, w sensie takim medialnym, ja miałem dwuminutowy speech. A raczej brak speechu. Bo podszedł słynny kapitan Maj, słynny jeszcze z lat 80., bo on prowadził wszystkie demonstracje, wszystkie akcje ZOMO, likwidacji demonstracji. Tam wszystkie pałowania. Kapitan Maj to było w Warszawie od 82 roku wszystkie demonstracje przeciwko opozycji robione. Tylko wtedy już były czasy słusznej demokracji. W związku z tym przyszedł kapitan Maj i powiedział, że ta demonstracja jest nielegalna. A ja wtedy nie byłem wyszczekany i po prostu... I to było puszczone w głównym wydaniu wiadomości. Jak duka i nie wiem co powiedzieć. I mniej więcej moje dukanie trwało półtorej, dwie minuty. Kilka słów tylko powiedziałem. No, ale potem nastąpił ten bardzo jednak udany ten, żebyśmy te książeczki spalili. Po czym właśnie nastąpiła jeszcze ta akcja, no bo potem było oczywiście śmiesznie, bo ponieważ ja już byłem wtedy na dziennikarstwie, więc na kolegia dotyczące palenia tych książeczek przychodziło kilkadziesiąt osób mojego wydziału. Więc generalnie myśmy, ja pamiętam, że myśmy kupili jakiś bukiet dla sędziny, chyba 50 róż. No takie były, to były takie klimaty happeningowe, w związku z tym myśmy, chyba jedna osoba dostała jakieś śmieszną grzywnę. Mi próbowano zrobić sprawę zagrożoną do lat 8. W której zresztą uczestniczył człowiek, wykładowca ode mnie z wydziału, który potem w raporcie WSI znalazł się jako ten, który rekrutował do WSI studentów, także. Ale no generalnie było tak, że potem było już na tyle bezczelnie, że myśmy wkroczyli po prostu na WKU. I oni na WKU się zorientowali, że jestem osobą, która jest przed nim poszukiwana. A ja zrobiłem tam gigantyczną aferę, już nie... Bo to chodziło o to, żebyśmy mieli na główną komisję uzupełnień, że był rzeczywiście gigantyczny problem, zwłaszcza w mniejszych miastach. Ja zresztą w ten sposób poznałem obecnego ministra Tchórzewskiego, który wtedy jako wojewoda, przedstawiciel wojewody siedleckiego, w Siedleckim nie dawano nikomu służby zastępczej. Po prostu zasady. Wszyscy się połowali, więc ja po prostu jeździłem tam do Łukowa i no pomagałem jakby ludziom,
żeby ktokolwiek z nich dostał służbę zastępczą, bo wtedy takie ulubione pytanie tej komisji, zresztą jest, oczywiście to jest nieprawdą, ponieważ ja zwracam uwagę, że w każdej komisji przyznającej służbę zastępczą był członek WKU, więc pan tutaj, ten komendant, pułkownik kłamie, ponieważ po prostu za każdym razem, i to za trzeci pułkownik zadawali pytanie, a co pan zrobi, jeśli ktoś będzie chciał zwalczyć pana matkę? No i co miał, ludzie nie wiedzieli, co miał powiedzieć. Jeśli by powiedział, żebym zaczął bronić matki, to nie jest pan pacyfistą. W związku z tym musi pan iść do wojska. Ja taki przykładek, że przerwę. No i co? Gdyby pan mógł wybrać, w jakiej jednostce chciałby pan służyć? W plutonie egzekucyjnym. I goście nie wzięli do wojska. Do psychiatry go skierowali. No tak, ale to są jakby, znaczy nie, ja tylko zwracam uwagę, że nawet u Gandhiego, jakby w jego książce jest opisane, że w przypadku, kiedy ktoś chce zabić matkę, pacyfista ma prawo zabić tego, kto chce zabić. No niekoniecznie, i to oczywiście. No niekoniecznie. Inaczej, jeśli pacyfistę ktoś chce zabić, to pacyfista nie ma prawa się bronić. Ale Gandhi twierdzi inaczej, że w obronie własnej też tak można. No ale wiesz, generalnie chodziło o to, że mieliśmy sytuację, że ad absurdum po prostu ludzi, i wtedy stwierdziliśmy, że trzeba robić takie numery. Ja pamiętam, że miałem nawet taką najbardziej z mojej strony bezczelną rzeczą było to, że ja trafiłem na swoje WKU, bo chłopak dostał bilet. Ja poszedłem do komendanta, wbiegam do niego i robię mu awantur. Zmusiliście go siłą, żeby przyjął bilet. Proszę go natychmiast wycofać. I oni się zorientowali po kilku godzinach, że jestem osobą, do której oni od kilku lat cały czas uderzają, żebym przyszła na WKU. I rzeczywiście następnego dnia do mnie przyszła policja, nie zaprowadziła na to WKU. Ale no jakby to była jedyna kontakt jakby z nimi. I no jakby, ja dlaczego to o tym mówię? Ja prowadziłem także punkt objektora w szkole, gdzie no przez ten punkt się przewinęło około 1000 osób. W większości wypadków to ja po prostu pisałem ludziom, czy mówiłem, co powinni. Bo tam, zazwyczaj to wyglądało tak, że przychodziła mama z synem. I to mama mówiła, że syn nie chce iść do Polski. Więc ja generalnie miałem dziennik ustaw, na co się trzeba powoływać i tak dalej, i tak dalej. Muszę powiedzieć szczerze, że to jest właśnie, bo o ile na przykład po tym referendum w Brinowie do mnie zadzwonili ludzie, żeby mi podziękować, że po prostu udało się teraz. To jest właśnie taki temat, gdzie w życiu ja nie... Ktoś mi oprócz tego, że się wychodząc mówił, że to dziękujemy za informację, nikt potem nie podzwonił. Dziękuję, bo dostał syn służbę zastępczą, dziękuję, bo sprawa jest ten. To jest taka, bo zero, w tej chwili rzeczywiście jak ktoś organizuje kampanię, jest to dużo lepiej, bo rzeczywiście wymusza się nawet na ludziach ten kontakt osobisty, żeby ta druga strona jakby odpowiedziała. No i no, ja kilkaset, podejrzewam, że ponad 500 osób rzeczywiście z różnych, bo czasami się okazywało, że można jakieś kwestie zdrowotne było też. No i to jest jakby ostatni temat, który tutaj mi się pojawił. No to jest właśnie to opracowanie z 2001 roku, średnioroczne stężenie. W Warszawie wtedy było 10 stacji pomiarowych pyłu zawieszonych i było 20 kilka innych, dodatkowych, które dawały wyniki uzupełniające. W sumie było 30 kilka stacji pomiarowych w Warszawie i 23% normy, czyli generalnie właściwie gdzieś mamy średnie stany, ale tak naprawdę mamy bardzo niskie. Więc jak po 15 latach się okazuje, że Warszawa jest, ma większe stężenie, większy smog niż Pekin, no to ja w tej chwili przygotowuję już jakby w ramach no, takie jakby swojej pro publico bono, bo artykuł na temat, do którego się muszę długo przygotowywać, bo Warszawa oficjalnie jest miastem, które ma najwyższy udział transportu publicznego ze wszystkich stolic europejskich. I to tak zdecydowanie. Jest Warszawa, długo nic i potem inni. Co jakby powoduje, no, może i w Warszawie ten transport nie jest najlepszy, ale i wszyscy z niego korzystają, większość ludzi. W związku z tym to, co jest złe, to jest trochę złe. Generalnie jesteśmy, ludzie jeżdżą metrem, tramwajami, w ogóle jest super.
I ja po prostu zacząłem badać dokładnie warszawskie badania ruchu z 2015 roku. No i na podstawie wyników WBR-u doszedłem, że udział nie jest blisko 60%, a jest 28% transportu publicznego. Czytaj, Warszawa nawet nie jest pierwsze dziesiątce w krajach Unii Europejskiej. Skąd te różnice? W tej chwili, w takim razie wyjmę kolejny dokument, który chyba mam. Mam ten raport Banku Światowego i tam jest, są dosyć szczegółowe dane. Ale chyba go w biurze zostawiam, to był zbyt. A nie jest. Polityka przegląd transportu miejskiego, 95 rok, 8 września 95 roku. W tym czasie Warszawa miała pasażerów komunikacji miejskiej przy 1 650 000 mieszkańców, a zasadniczo w 95 roku to się niedużo różniło w stosunku do liczby mieszkańców w mieście. Miała 1 232 000 000 pasażerów rocznie. W tej chwili w zeszłym roku było to ponad 100 milionów w Warszawie mniej. Czyli miasto ma już nie 1 650 000, a 2 050 000, bo warszawski WBR przyjmował, że Warszawa ma 2 050 000. Warszawa jest oficjalnie jakby ponad 2-milionowym miastem, a mamy niższe przewozy komunikacji miejskiej. A udział komunikacji miejskiej zmniejszył się minimalnie w stosunku do WBR z 95 roku. I o co chodzi? To jest jeden przykład. Tutaj jest napisane w tym raporcie, że średnia liczba podróży na mieszkańca komunikacją miejską wynosi... Nie wiem, jest to gdzieś tutaj, gdzieś tu jest, w tym miejscu. Wynosiła chyba 400, prawie 500 podróży rocznie. W ramach WBR jest to 330 podróży. Czytaj, mieszkańcy jeżdżą komunikacją miejską o 1/3 razy rzadziej. W międzyczasie liczba mieszkańców wzrosła 20%, mobilność wzrosła ponad 30%. I co, udział jest taki sam? Znaczy, ja wychwyciłem w WBR-ze cztery elementy, które są nieprawdziwe. To znaczy są jawnie sprzeczne, ale to dlatego ja się przygotowuję na taką, no bo to będzie... Wojna. To będzie wojna, tak. No nie no, miasto wydaje 3 miliardy złotych na transport publiczny. Rzeczywiście Warszawa wydaje gigantyczne pieniądze na transport publiczny. Ja podejrzewam, że to mogą być większe pieniądze na inwestycje niż wydaje Londyn. Bo w Londynie metro jest samofinansujące się. Jest więcej pasażerów w metrze, to kupujemy nowe wagony metra. Jest więc większe przychody, to wydłużamy linię metra. Kupujemy nowe autobusy. Tam jest bardzo nieduże są inwestycje ze strony miasta, czy już żadnych środków unijnych, wiadomo, też nie ma. I czyli w 5 lat wydajemy 15 miliardów złotych, a badania WBR, okej, no, niby są drogie, kosztowały 2 miliony. Przepraszam. Żeby wydać 15 miliardów, że naprawdę ten WBR powinien kosztować 15, 20 kilka milionów. Po prostu to powinny być naprawdę badania. Niby tam zrobiono 16 tysięcy wywiadów w gospodarstwach domowych. Ale ja dam przykłady takie najprostsze. Zrobiono badania ruchu kolejowego. 23 stacje z 60 istniejących w Warszawie. Wyszło im, robiono badania tylko w godzinach szczytu. 6, 9, 14, 18. I proszę sobie wyobrazić, że im wyszło, że liczba pasażerów w komunikacji kolejowej w Warszawie wynosi około 70 milionów złotych osób. W tym czasie na całym Mazowszu jest 90 milionów. Codziennie. Znaczy na całym Mazowszu. Gdzie, czyli nagle się okazało, że według tych badań potoki zostały zawyżone o kilkadziesiąt milionów osób. Po prostu nie robiono badań, tak jak ja robiłem kiedyś w 2010 roku w Kolejach Mazowieckich. Zresztą było to powiedziane, że metodyka jest taka, że robi się na oko. Że oni mają wykresy zapełnienia pociągu. Czytaj, oni nie liczą, ile osób jest w pociągu. Oni wizualnie zapełnienie 100, 130, 140, 150. Proszę mi wierzyć,
W pociągu może być 400 osób, a można napisać 600. No i to właśnie, to jest jeden z przykładów. Fizycznie w tym szczycie jest realizowane około 60% protokołów miejskich. Czyli od razu wynika, że jeśli na całym Mazowszu jeździ 90 milionów, to gdyby na wszyscy jeździć do Warszawy, no to jest 60, to jest 48 milionów, czyli już od razu mamy różnicę, a przecież mamy jednak ileś milionów ludzi, którzy wysiadają na stację, które w ogóle nie były objęte tymi badaniami. Którzy w ogóle nie wjeżdżają do Warszawy. To jest jeden z przykładów. Drugi z przykładów jest taki, że WBR stwierdził, że w Warszawie przez mosty przejeżdża 800 tysięcy ludzi dziennie. Proszę sobie wyobrazić. W sumie. Komunikacja indywidualna, kolej, tramwaj, metro, bo już metro przecież jeździło w tym czasie. Czyli wszystko, 800 tysięcy. Państwo wiecie, ile samochodów jeździ na mostach, jeździło w zeszłym roku? 600 tysięcy. Co oznacza, że w tych samochodach jest 800 tysięcy ludzi. Czytaj, gdyby przyjąć wyniki WBR-u, że udział komunikacji publicznej jest 60 do 40, to znaczy, że dokładnie przez te mosty miałoby przejechać według WBR-u 2 miliony. To jest naprawdę gigantyczna kompromitacja, bo ja zwracam uwagę. Przewodził konsorcjum PBS, ale w badaniach uczestniczyła Politechnika Warszawska, dostarczyła pankiterów i Politechnika Krakowska. Tak dlatego ja się przygotowuję w tej chwili na... bo to będzie... Ja mam jakby ciąg... puszczę artykuł, ja mam cztery kolejne artykuły w tle, muszę być przygotowany, że ja będę uderzał w kolejne rzeczy. No to będzie bomba zegarowa. To będzie bomba zegarowa, ale zwracam uwagę, kto zrobił z Politechniki Krakowskiej te badania. Człowiek, który ma doktorat, ale jest bynajmniej osobą, która pisze, zajmuje się ruchem ciężarówek i tą logistyką. Gościu ma pracę magisterską na temat, jak ważny i dobry jest dla Polski ruch ciężarówek po drogach. A propos akcji Tirianatoli. To nie na Politechnice Krakowskiej są trzy wydziały, gdzie są profesorowie zajmujący się latami, nikt z nich nie robił tego jak Politechnika Krakowska. A z Politechniki Warszawskiej też nie ma żadnej osoby ważnej. Ja wiem tylko, że po prostu studenci Politechniki brali udział w pomiarach. Zresztą za dosyć małe pieniądze, no bo te błędy w tych pomiarach. To jest drugi temat. Czyli mamy fizycznie, mój artykuł pierwszy to jest o tym, że fizycznie jest nie 60%, tylko 28%. Bo na moście Grota Roweckiego, który ma największy ruch w Polsce, według jest 140 tysięcy aut i na tym moście autobusów jest aż 50 w godzinach szczytu. Tylko że te autobusy, gdyby były wszystkie naładowane pod dach, mogą przewieźć 20 kilka procent pasażerów na tym moście. Po prostu mimo tak dużej liczby autobusów, większość z nich to są autobusy krótkie, o niedużej pojemności i niestety wożą dużo mniej ludzi, nawet hipotetycznie. Także ja zwracam uwagę, że dwie ulice o największym ruchu w Polsce to jest most Grota Roweckiego, Prymasa Tysiąclecia i jeździ tymi, czyli to jest jeden ciąg, wszyscy z autami jeżdżą tym samym ciągiem. Jeździ tylko jeden autobus, który jeździ w szczycie co 12, poza szczytem co 12 minut, w szczycie co 10 czasami. Oczywiście stoi w korku, bo tam są straszne korki. No i trzeci temat, który wyszedł w tych badaniach, to wyszło to, że dziennie do Warszawy wjeżdża milion osób i jak na wiosnę tego roku, czy tam w zimie, transport publiczny napisał, że milion samochodów wjeżdża, to była natychmiast reakcja z DDM-u, że to jest nieprawda, że to jest trzeba podzielić przez dwa, bo to jest pół miliona w te. I dla mnie ewidentne to było to, że oni się bali, że wyjdzie na to, że właśnie badane WBR-u są nieprawdziwe, ponieważ no właśnie, jest milion w tej wersji aut. A w aucie nie ma jednej osoby, jeszcze jest transport publiczny. Czytaj, znowu WBR zaniżył liczbę pasażerów w autach. Po prostu inaczej, ja nie podważam w Uberze liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. Po prostu oni w Uberze nie doszacowali mobilności kierowców. Ja zwracam uwagę, że podział zadań przewozowych w Warszawie jest, i to zresztą, żeby było jasne, wykonawcy napisali to szczerze.
że to nie jest modal split, tylko że to jest preferencje pasażerów. Czytaj, 18% to są podróże piesze i nagle się okazało, że 20% podróży w Warszawie to są podróże do 1 km, czyli podróże piesze. A większość podróży jest w Warszawie na 5-6 km. Co innego przejść, nawet 18% motywacji podróży dziennie nie daje nawet 1% w modal splicie. Powiedz, co to jest modal split? Bo nie modal split to jest podział zadań przewozowych. Czyli to, co się na zachodzie liczy i dlaczego się wszyscy dziwią. Jak to jest możliwe, że na zachodzie też ludzie jeżdżą transportem publicznym? Przecież w Londynie prawie wszyscy jeżdżą transportem publicznym. I jak to jest, że na przykład w tej Anglii w modal split jest, że kolej i autobusy mają tylko kilkanaście procent. No wszędzie samochody ma 85, 87, no w Polsce ma 88. Są gigantyczne, jak Szwajcaria ma 70 kilka, no to jest w ogóle minimum. No a to właśnie wynika z tego, że my możemy sobie iść kilometr, a potem samochodem jedziemy 200. No i niestety modal split jest taki, że ten kilometr to jest do 200. No. Przejechaliśmy tramwajem 10 km, kilometr pieszo, 200 samochodem i wychodzi 211, samochód ma 200, no to wychodzi 95% samochód. To jest tak jakby kończąc ten temat, no ja jakby to, co mi nie wyszło w tych kampaniach w latach 90., no to tak jakby teraz odbija się to w Warszawie, że no mamy ten spadek transportu publicznego, wszystko skasowano, wszystkie stacje pomiarowe wokół spalarni, żeby nie było smogu w tym obszarze. Jedna stacja tam się pojawia gdzieś w Wawrze, to są właśnie, mówi się, że to jest przez budynki, przez domki jednorodzinne. Moim zdaniem, w świetle tych badań z 2000 roku, no co, wtedy nie truły, a teraz trują. Ja nie mówię, że nie ma, że to nie powoduje smogu, tylko że nie ma takiego wpływu. Nie masz takiego wpływu, to znaczy inaczej, że decydujący w Warszawie jednak jest wpływ motoryzacji i jakby emisje. Ja pamiętam, że w dawnych czasach, kiedy jeszcze były dużo niższe normy, jeśli chodzi o transport ruchu, ja szacowałem, że emisje dwutlenku węgla ze spalarni zabranieckiej wychodziło między 5 a 10% ogólnych emisji dwutlenku węgla w Warszawie. To nie jest mało, biorąc pod uwagę takiego zakładu. No i oczywiście, że w Warszawie budowano jakby autostrady, czyli tak naprawdę te wszystkie akcje, tak jak z tym Trailusiem, że no proszę, zlikwidowano trolejbus, do tej pory nie, tylko się mówi o tym, żeby zrobić buspas. Ciągle tego buspasu nie ma, tak? Samochody, autobusy jadą razem, wszystko stoi w korcie. Posłuchaj, a jest teraz taka mowa o takiej teorii, trochę dziwnej, że ten smog w Warszawie ma jakiś związek z tą tak de facto dziką zabudową centrum i że tam kiedyś były zaprojektowane te ciągi jakieś nawiewające, tak? A teraz, że to zostało Widzisz, problem polega na tym, że klim powietrzne, jak nie ma wiatru, też nie działa. A wtedy smogu nie było. Zabudowa klinów powietrznych oczywiście ma wpływ na wymianę powietrza w mieście, ale ona nie ma wpływu na smog w czasie, kiedy ten smog jest, czyli wtedy, kiedy nie ma wiatru. A smog jest wtedy, kiedy ma wiatr, a nie wtedy, kiedy jest wiatr. I zwróć uwagę na to, że w Warszawie, jak masz tak jak spójrz na stację komunikacyjną na Niepodległości, jaki jest wysokość PM 2,5 czy 10 wtedy, kiedy jest wichura? Stan powietrza dobry albo bardzo dobry. Tak. Więc oczywiście to ma jakieś znaczenie, bo te kliny są zabudowywane. No. Jednym z klinów zabudowywanych jest koło mnie, na przykład Powązkowska, tak? Tam zabudowa powinna być na poziomie drzew na cmentarzu powązkowskich, tak? A oni zaczęli budować po 6-8 pięter, tak? Więc zabudowali klin. To samo jest przecież Marina Mokotów, która zabudowała klin od południa. Ale jeszcze ostatnio wydano zgodę na jeszcze bardziej na południe rozbudowanie Mariny, ale to nie będzie przeszkadzać jakby w klinie napowietrzającym, bo budynki będą miały zaledwie 8 pięter. No tak ja wiem, ja akurat widziałem nawet odwołania z tej decyzji. Napisane, to jest sensowne. No ale... Znaczy,
Oczywiście to, to ma oczywiście wpływ lokalnie, ale no, ja byłem naprawdę zaszokowany, no bo ja tylko wcześniej zwracałem uwagę na Twitterze, że w Warszawie po prostu pokasowano wszystkie stacje, które pokazywały duże skażenia. Ja zwracam uwagę nawet co zrobiono z niepodległości. Jak w 2006 roku Maciej Nowicki, ze swego czasu nawet minister środowiska, napisał, że 40% PM-ów na niepodległości to jest emisja z autobusów komunikacji miejskiej, to co zrobił ZTN? Po prostu zlikwidował autobusy na z niepodległości. W tej chwili na niepodległości jeździło 174 co 15 minut. I elegancja. I dzięki temu stacja komunikacyjna w Warszawie, jedyna stacja komunikacyjna na 5-milionowym Mazowszu, nie ma ani ruchu tirów, ani ruchu autobusów. Głównie tramwaje tam jeżdżą, tak? Bo to jest jednak jeden z tych głównych korytarzy. Po prostu, ja to zwracam uwagę w kwestiach smogu, po prostu nie ma to, co żeś... W końcu ten człowiek ze Śląska odpowiedział ci? Nie. No. Bo oni nie wiedzą, tak? Oni nie wiedzą, dlatego, bo to są wszystko rzeczy, których nie ma w internecie. To są świezi ludzie, tak? Oni to są świezi ludzie i to są... Ty musisz znaleźć lokalizację stacji mierzenia pyłów zamieszanych sprzed 10-15 lat, których wyników nie ma w sieci. To są wszystko raporty, które trzeba wersję książkową pójść do biblioteki, przekartkować, skanować, skserować. Także tak to jest. Ja się ostatnio podzielam z kolegą, który uważa, że jest ekspertem od smogu w Warszawie, bo jednak jak są wykresy roczne, to te piki stężenia są zimą. I on twierdził, że to jest dowód na to, że to jest jednak niska emisja z ogrzewania. Natomiast ja mu nawet zdołałam wytłumaczyć, że zimą, tam ci zimą, że zimą po prostu ludzie częściej jeżdżą samochodem niż komunikacją publiczną. No i ogrzewają w aucie, więc, no więc dużo więcej zgrzewają tego jest. Znaczy, ja dam przykład, bo ja zwracam uwagę na Kraków. Ja przypomnę, że Kraków jest praktycznie już na końcu programu wymiany pieców. A w tym roku mamy największe skażenie PM-ami od 6 czy 7 lat. Te PM-y to jest co? Pyły zamieszane. I zwracam uwagę, że jak ktoś z Państwa dostanie te starsze, wtedy się nie nazywał to pyły zawieszane. Było to inne sformułowanie. Nie pisał PM2 i były PM10, tylko pyły tam były drobne i były jakieś tam. To w ogóle nie było słowa pyły, to chyba były jakieś były zawiesiny czy coś takiego. Po prostu inaczej to było. Ale dokładnie to oznacza to samo. Tak, że dokładnie to samo to oznacza, więc oni tam nigdzie nie pisali. Więc w związku z tym nawet jak ktoś zajmuje się smogiem od 2-3 lat, jak on to zobaczy, to ten nie będzie wiedział, że jest o tym samym, tak? Ale dlatego dla mnie też jest właśnie ta sytuacja z Krakowem też jest jakby ewidentna. No skoro wymieniono 75% piecy, no to już powinien być rezultat tego, efekt. Znaczy, oczywiście ten efekt jest, tylko że ten efekt jest zżerany przez to. No, średnie auto w Polsce ma 18 lat. Znaczy, to są jakieś... W Polsce nikt tego... Ja pamiętam, jak rok temu byłem w Stanach, ja nie widziałem ani jednego auta, które by przez chwilę puściło ciemną smuszkę dymu. Po prostu... A w Polsce to jest... Dopiero się myśli, że to się będzie przez przeglądy techniczne raz do roku sprawdzało, tak? No, niestety, przyznam się, że dziękuję, że mogłem tutaj być dzisiaj, bo właśnie znalazłem tą strategię dla Warszawy w zakresie ochrony środowiska z 2001 roku. Ja byłem zaszokowany, bo to jest wyboldowane. W Warszawie są niskie stany, jeśli chodzi o emisję pyłów zawieszonych. A nie szłoby kontrolować stacji diagnostycznych właśnie pod kątem tego, jak wydają dalsze przeglądy na samochody, które już nie powinny... Ja nawet z tego, co słyszałem, jest zmiana ustawy, że mam obowiązek to robić w tej chwili. No tak, ale w Poznaniu kupujesz przegląd u mechanika, który jedzie do drugiego swojego kolesia i masz przegląd. I tak się dzieje w Warszawie, tak się dzieje w każdym mieście w Polsce. Ale zdaje się, że to jest jakiś vacatio legis jest, że to ma wejść w życie. Tak, bo nie badają teraz tych emisji spalin. Na przykład.
Tylko na pierwszej może. Nie, no, mamy sytuację, że mamy stację ograniczoną, ma być pełny monitoring, że to ma być wszystko nagrywane. Więc jakby... No jest nagrywane. Ale nie bada się i nikt tego nie przygląda. Ja nie mówię, że problem nie istnieje, że ten problem nie jest dalej. Ale wskazuję po prostu na to, że wcześniej jakby wychwyciłem. Wychwyciłem po prostu to, że w Warszawie jak tylko były te wszystkie stacje komunikacyjne, rzeczywiste komunikacyjne, które były przy dużych ulicach, wszystkie zlikwidowano, zrobiono komunikacyjne na niepodległości, ponieważ na niej też było źle, to w pewnym momencie autobusy skasowano. Mimo to dalej jest źle, ale no jednak już... Może nawet w Campidosie to postawić na środku. Ale ja w Katowicach właśnie zobaczyłem, gdzie jest stacja komunikacyjna. Ona jest dokładnie tak, jakby w Campinosie. Ona jest co prawda przy autostradzie, że to jest autostradowa stacja. Ale po pierwsze, sama umiejscowienie tej stacji jest od razu już 1,5 metra powyżej autostrady. Po prostu jest autostrada, która jest wykopie. Więc nie ma możliwości ustawienia stacji w tym samym momencie, więc już jest wyżej. No i generalnie jest w obszarze zielonym. Czyli takim no dosyć i przewiewnym i... A dlaczego to zrobiono? Bo na Śląsku była przy ulicy Chorzowskiej, łączącej Chorzów, Bytom z Katowicami. No i tam były dramatyczne wyniki, w związku z tym nagle chyba w 2010 czy 2011 w Polsce była taka relokacja stacji... Na lepsze miejsce. Na lepsze miejsca i na przykład chyba w Wodzisławiu Śląskim to jest w ogóle stacja otoczona jest zewsząd lasem. Znaczy, gdybyśmy tak stację poukładać w Polsce wszędzie, to w ogóle byśmy karnie płacili za emisję. Wszystko w lesie, my mamy najlepszą przyrodę. Niestety to satelity mierzą poziom emisji, więc niestety dzięki Bogu. Dlatego cały czas wychodzi, że są straszne emisje, a oni mówią, jak to, przecież my nie mamy. Bo Zachód nas okłamuje. Nie no, po co zrobiono, jak w Warszawie było 10 stacji, no to było kilka komunikacyjnych, kilka było jakieś tam przemysłowa, tła i tak dalej, a w tej chwili jest sytuacja tak, że jest komunikacyjna tylko jedna na niepodległości i wszystko traktuje się tło. I dzięki temu się mówi, że to jest wszystko emisja z domu jednorodzinny. Ponieważ się traktuje, że źródło komunikacyjne jest tylko i wyłącznie w centrum, a nie na innych stacjach. To są takie niuanse, które wpływają no jednak na to, że no, ten problem jest coraz większy. Ja dlatego o tym mówię, no bo moim zdaniem jest to temat, który będzie... No jest jednak dla ruchów społecznych w Polsce możliwością wyjścia takiego bardziej, że ludzie widzą, że te sprawy są ściśle powiązane z ich komfortem życia i tak dalej, i tak dalej. To chyba tylko tyle. Jak są jakieś pytania, to... Tylko jeszcze ciekawostka a propos tam przenoszenia stacji do lasu. W Mielcu, gdzie akurat tam transport nie jest specjalnie odpowiedzialny za smog, za smog jest odpowiedzialny za emisję praktycznie spalenia śmieciami w piecach i strefa ekonomiczna, gdzie jest m.in. firma Kronospan, słynna z procesu w Szczecinku, tak? No i stacja jest pod Mielcem. I faktycznie też jest praktycznie w lesie, a wyniki są po prostu przerażające absolutnie. I miała stanąć, to zresztą było z budżetu obywatelskiego, miała stanąć w centrum miasta taka tablica informująca o stanie powietrza. I prezydent zdecydował, że jednak nie powstanie, żeby obywateli nie wprowadzać w panikę. Depresji, żeby nie spowodować. Albo żeby nie uciekli z tego miasta. No to gdzie? W Mielcu? W Mielcu, tak. A w tym roku w ogóle zabrali pieniądze z budżetu obywatelskiego, ponieważ będą budować, znaczy nie będą, bo nasz kolega z poprzedniej kłótni, Krzysiek Tańcula, wygrał kampanię. Mieli zbudować wieżę widokową w kształcie świecy zwieńczonej figurą Maryi. O! I nie było pieniędzy na inne projekty. Z takich ciekawostek właśnie, a propos Mielca, wczoraj przeglądałem stare różne papiery, znalazłem Apla z 1978 roku, w którym była informacja, ilu pasażerów jeździ na różnych liniach kolejowych. I na linii Tarnobrzeg-Mielec-Dębica jeździło w dobie, już nie wiem, czy między 5 a 10 tysięcy, czy między 10 a 20. Jakieś
chyba między 10 a 20. Znaczy wyżej, bo wtedy jeszcze PZL tam dało, więc na 3 zmiany. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja teraz robiłem projekt podmiejskiej kolei aglomeracyjnej jakoś tam dla podwykonawca i prognoza ruchu ma dziennie jeździć 1000 osób. Przy projekcie wartym 300 milionów złotych. To tak a propos jakieś tam... No, kolej to została położona w Polsce, przecież ile linii zostało zlikwidowanych. Kolejne. A mówiłeś, że w Wielkopolsce się zajmujesz kolejami? Którymi? Bo tam są... Nie, ja pracuję dla urzędu. Aha, dla urzędu. Wszystkim. A w przyszłym roku to w ogóle zamówienia na pociągi to będzie składał urząd, a nie przewoźnicy. Bo jest taki prawo wchodzi w tym roku. Także już nie przewodnik, będzie musiał zamówić to, znaczy inaczej, będzie musiał realizować to, co samorząd zamawia. Także akurat, no, jeśli chodzi o popularność kolei, to tam jest no, całkiem dobrze. Jest to województwo, gdzie jednak to, i teraz będzie reaktywacja kolejnej linii, tak, Jarocin Gniezno, więc... I to też w takiej ofercie, 8 par, więc jak na polskie warunki, to całkiem dużo. Kiedy można się spodziewać tych artykułów, albo po Warszawie Smogu i tak dalej, bo zapowiada się co najmniej ciekawie. I gdzie to będzie? Ja to wszystko tylko na stronie CZTA. Jak się nazywa strona? CZT.org.pl. Centrum Zrównoważonego Transportu. Mówiąc szczerze, to my tak ostatnio dosyć słabo tam działamy, no bo... Ja głównie pracuję w Wielkopolsce, mam też inne sprawy i... A tutaj mam niestety właśnie ten temat taki dosyć wymagający. No niestety nie mogę napisać artykułu na pół strony, tak? To jednak jest temat... Bo pierwszy muszę pokazać, że z czego wynika, że nie ma tylu ludzi, co ktoś pisze. No i no jakby... I tu jest niestety sytuacja, że ktoś powie, no ale przecież tu ktoś wydał 2 miliony złotych na badania. A to mimo wszystko przy transporcie publicznym nie jest wcale dużo. Na przykład w Wielkiej Brytanii takie badania jakości usług się robi co kwartał, w dużo większych ilościach, tak? Że cały czas jest pełna kontrola tego, co ludzie lubią, gdzie jeżdżą, jakie są uwarunkowania, jakie są... Zresztą z tego są potem wynikały jakieś problemy dla przewoźników, jak nie spełniają pewnych kryteriów itd. itd. Także... To chyba tyle. Czy ty masz jeszcze jakieś doświadczenie ze współpracy z PKP PLK, żeby można było prosić o jakąś radę? Jak to się mówi, z cienia jestem wykonawcą studiów wykonalności. Podwykonawcą. Więc... No to na przykład ta podmiejska kolej aglomeracyjna, tam na przykład, tylko ja tego nie robiłem. Ja robiłem akurat zapotrzebowanie jakieś pasażerskie rzeczy, ale tam też no, są nowe przystanki i tak dalej, i tak dalej. Więc my mamy, w tym tygodniu miałem prezentację, gdzie rok temu to już nawet nie powinienem przytaczać, co powiedziano, bo ktoś słyszał, co panowie z Belki mówili na temat mojej prezentacji. Było tak. Co ten chypy? Tak. Nie, w tym roku nawet podeszło do mnie dwóch gości z Pelki i powiedziała, że wreszcie ktoś o tym nam powiedział. Bo ja nam po prostu była prezentacja, zresztą która jest w internecie, o tym, że Pelka nie wyda pieniędzy na kolej. I że nie ma możliwości wydania tych pieniędzy, że po prostu tak jest tryb przetargów, że po prostu można to policzyć, że. Ja zresztą rozmawiałem z jakimś przedstawicielem dużego koncernu, oni akurat szacują, że tylko 20 miliardów oni nie wydadzą. No ale z poprzedniej perspektywy... My szacujemy ponad 30. Ale z poprzedniej perspektywy te modernizacje, które mają się zacząć, na przykład 7, rozumiem, że dojdą do skutku, tak? Lublin, Warszawa. Dojdzie. A kto będzie jeździł pociągi po modernizacji? Za 3 lata, po 3 latach zamknięcia. Jeszcze jak równocześnie zostanie nowe pokolenie. S17. A czy nie, no. Ja bym jeździł.
Nie wiadomo, że ludzie w jakimś stopniu będą jeździli, ale to jest właśnie, na przykład w tej Intercity ogłosiło, że zwiększyło przewoz o 14%. No więc generalnie od razu się zaczęło, że proszę, dobra zmiana, jest, poprawiła się sytuacja kolei. No i właśnie w ramach przeglądania tych swoich starych segregatorów znalazła nagle strategia PKP do 2015 roku, z 95. Wtedy przewozy PKP wynosiły 450 milionów ludzi, a w 2015 miały być 520. Ja przypomnę, że cały czas w Polsce jest poniżej 300 milionów. I to tylko dlatego, że jest, nie ma wspólnego biletu, więc ludzie kupują czasami po 2 bilety, 3 bilety, żeby przejechać. Ale to nie było najlepsze. Najlepsze było, bo był jakiś inny materiał dotyczący, ile pasażerów w ruchu dalekobieżnym w Polsce jeździło w 99 roku. Ja przypomnę, że w zeszłym roku jeździło 37 milionów, a w 99 72. Kurde, to samochody. Nie to samochody. Ja przypomnę, że pociągi jeżdżą szybciej, zainwestowano kilkadziesiąt miliardów. Przecież jednak jest efekt pendolino, tak? No od momentu 2014 roku, kiedy był dołek, było 25, jest teraz 37. Było 25 już. Więc było na kranicy upadku tych kolei, no teraz trochę się odbyło. Ale w tej chwili sytuacja jest taka, no przecież jak ja tu jechałem, to przecież ludzie stali w pociągu, tak? Ale problem polega na tym, że znowu będzie to samo. Przepraszam, będzie zamknięty Lublin, Poznań, Radom z Warszawy, gdzie już prawie nikt nie jeździ. Uwaga, przez dwa lata będzie zamknięty Białystok. Bo most przez PLK jest tak robiony. Ma być most przez Narew czy Bóg? Narew. Aż nie wiem. Tam gdzie jest Małkinia. Ma być robiony drugi tor. Ale wpierw nie będzie robiony nowe przęsło. Tylko będzie robione naprawione stare. W związku z tym muszą zamknąć całkowicie linię. Ale nie będzie wypadków na tej linii. Nikt się nie podłoży. Poznań jak długo będzie zamknięty? 2 lata. I to będzie między Poznaniem a Warszawą, tak? Pociągi będą jeździły przez Gniezno. W godzinę. I Mogilno. No, ginie się nie będzie. Przez Gniezno to bardzo dobrze, tam gdzie na... Co? No bo my mamy w Fimiołkach fundację, także świetnie się to składa. No i za 2 lata wyrzucą nic, no a co? I co zrobicie? Nie będzie pociągu. No nie, no, będą osobowo jeździły z Gniezna, to wcześniej. No nie, no... Już nie chcę w to wchodzić, bo to są kwestie problematyczne, które są, nie są zbyt przyjemne. To... No dobra, na koniec jakbyś mógł powiedzieć jakieś rady, które patrząc z perspektywy tamtych czasów i obecnych, jak patrzysz na aktywistów i działaczy społecznych, to jakie masz? No to co napisałem, trzeba robić to, co się lubi. Uciekajcie. Trzeba mieć po prostu satysfakcję z tego, co się robi. Po prostu ja uważam, że w tej chwili tak jest lepiej, bo dzięki temu Facebookowi i jakimś tam innym kanałom przynajmniej człowiek odczuwa, że ktoś go lubi, tak? Bo lajkować jest łatwo, tak? Można dostać 50 lajków, jest miło. Więc człowiek dostaje taką, jest to bieżąca rzecz, która bardzo poprawia, jak to się mówi, samopoczucie. Tego kiedyś nie było, nie było czegoś takiego, że jednak lubię to, co robisz, czy coś takiego, więc pod tym względem trzeba jakby, jak to się mówi, no i radzę łapać, bo w wielu obszarach, w których się zajmujemy, porównywanie z jakimiś starymi rzeczami, bo zazwyczaj jest tak, że druga strona w ciągu 20 lat w urzędach się bardzo ludzie zmieniają. To znaczy ludzie, którzy coś robili 20 lat temu, to ich nie ma, więc oni sami tego nie wiedzą, więc oni na przykład uważają, że coś jest sukcesem, gdy tak naprawdę nie jest ani żadnym sukcesem, ani jest... No, trzeba jednak zaskakiwać drugą stronę materiałami, których oni się nie spodziewają. Trzeba umieć drugą stronę zaskoczyć w taki sposób, wchodzić na... Inaczej, zdecydowanie z drugą stroną trzeba być w dialogu na takich obszarach, których się oni nie spodziewają. Bo to jest szansa na sukces. I to jest... No, w moim życiu właśnie przykład tego Brwinowa jest tego typowym przykładem, że sukces był dlatego, że nikt się nie spodziewał. Że ktoś w święta
co paradoksalnie wcale nie dużo czasu i pracy nie kosztowało, tak? Tylko chodziło, że trzeba być konsekwentnym w podejmowaniu decyzji. Jak już coś się zaczyna podejmować, nie przejmować się nawet jak się zrobiło błąd. Po prostu trzeba i starać się po prostu to poprawiać, tak? Jeśli się stwierdza, że się błąd jakiś popełniło, tak? Także i oczywiście nie popełniasz mojego błędu, czyli bardziej jakby bazowasz na współpracy. Na zdjęciu zawsze w środku. Słucham? Na zdjęciu zawsze w środku. Żeby nie wybunkowali. Na zdjęciu zawsze w środku się ustawiać. Tak. Tak, tak, oczywiście. Na zdjęciu zawsze w środku i dbać o to, żeby ktoś selfie robił, a nie selfie to się samemu zrobił. Tak, już nie ma tego problemu, przepraszam. Ja uczestniczyłem, nie robiłem zdjęć w ogóle. Cud, że Krzysiek Ryter miał to zdjęcie z tej Zabrańskiej, bo w ogóle nie ma w ogóle żadnych zdjęć. Tam było jedyne dobre zdjęcie było w życiu Warszawy. Także to też jest problem, żeby dbać właśnie, no bo w tej chwili paradoksalnie w tej naszej nowoczesności jednak te kwestie medialne są, no czasem się bardziej liczy to, że coś jest na Facebooku niż coś się robi, tak? No to jest, nie wiem, czy to jest akurat dobre, bo bez takiej pracy fizycznej, znaczy faktycznej, nie sukcesu nie ma. Tak? No bo to, że coś jest na Facebooku, nie znaczy, że druga strona się do czegoś przekonało, czy się będzie miał sukces. Tak? To jest, można mieć właśnie dużo lajków, a nie mieć żadnego sukcesu. Tak? To jest też niebezpieczeństwo. A powiedziałeś coś, że współpracy więcej, to co miałeś na myśli? Współpracy nie, no trzeba po prostu, że grupy ludzi robić, tak? No, nie bazować tylko na własnej sile, tylko zawsze mieć, żeby więcej osób to robiło, bo to jest rzeczywiście jakiś tam błąd, że... Kupię siłę. Tak. To bardzo pomaga, tak? Że zwłaszcza w obecnych czasach, żeby nie było tego, że tutaj ktoś jest jakimś tam wyludkiem, który jakby sobie z rzucaniem jakichś oskarżeń, czy ktoś sobie sam z sobą nie radzi i tak dalej, no bo to też może coś takiego być. Więc, oczywiście to też jest jakby inne, ale ja zacząłem bardzo wcześnie różne rzeczy robić, więc po prostu w tej chwili ja nie mam z tym problemu, po prostu ja jestem osobą jakby, która jest ekspansywna, więc w związku z tym to raczej inne osoby mają problem w relacjach medialnych. To znaczy, ja od wielu lat mam sytuację taką, że wielu ludzi się mnie boi występować razem ze mną w mediach. Może dlatego w mediach w ogóle nie występuję. Ale ja miałem właśnie kiedyś piękną sytuację, że miałem być w jakimś radiu z rzecznikiem Belgii. Jak on się dowiedział, że ja będę, to po prostu musieli wezwać ze rzecznika z rządu drugi miejsce. To już nie lekam. Na wszelki wypadek. Co prostu za mało. No nie, po prostu oni po prostu nie potrafią rozmawiać w ogóle. No, zazwyczaj w takich środowiskach jest tak, że osoby na wysokich stanowiskach nie mają żadnej wiedzy szczegółowej na temat, którym się zajmują. Są tylko jakieś takie bardzo wyświechtane z hasła. Osoba, która w czymś tkwi, bardzo łatwo może obalić. No właśnie to miałem we wtorek na sytuację, że co do moich uwag, dopiero jak kolega miał drugi referat, gdzie mówił, że po prostu mam przestrzegać prawa zamówień publicznych, to dopiero już była taka, tak się czuli zagrożeni, że przedstawiciele PLK zabierali głos, ale w moim przypadku, mojego referatu, to była cisza. Znaczy po prostu podeszło do mnie kilku przedstawicieli branży i mówi, że dobrze o tym mówię, bo oni się po prostu boją, że niby są duże pieniądze na kolej, ale i tak te pieniądze nie zostaną wydane. Że po prostu jest, co jest i nie będzie. A co będzie potem? Przy swoim przepastek nic nie będzie. To z tego programu kolejowego w twojej ocenie jaka część procentowa będzie wydana? Na dzisiaj wychodzi, że połowa. I to jeszcze w większości na projekty, które są przeciwskuteczne, jak to się mówi. Czyli po prostu nic nie dają. Czyli po prostu nie ma żadnego rezultatu. Znaczy wydano pieniądze i jest albo tak samo, albo praktycznie bez zmian. Dlatego ja właśnie uważam, że jest szansa dla tych tramwajów podmiejskich, że można
po prostu pieniądze przeznaczyć na te tramwaje podmiejskie ze środków kolejowych. Tak, co znaczy to 50%, no, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest... 30 miliardów. Tak. 33 miliardy. Znaczy minister Kwieciński... 67. 67, tak. Minister Kwieciński powiedział, że 20 nie wydaje. Z tym, że pamiętajcie o tym, że w związku z Brexitem zapewne perspektywa się skróci do realnej perspektywy, bo perspektywa unijna jest 14-20 plus 2 lata standardowo, bo się wszyscy spóźniają w Unii, urzędnicy. No a tutaj wyjdzie, że wcale te 2 lata wcale nie muszą być. I trzeba będzie wszystko wydać do 2020. No to przy takim założeniu może się okazać, że kolej wyda na 20 miliardów nie wyda. Oni w tym roku, oni praktycznie w tej chwili jedyne inwestycje, jakie wydają, to robią z poprzedniej perspektywy. To, co nie skończyli poprzednio. 11 miliardów nie wydali i te 11 wydają w zeszłym roku, w tym roku, jeszcze w przyszłym. Oni w ogóle nie robią nowych projektów. Dopiero od czerwca inwestycje, a właśnie mi ten przedstawiciel dużego koncernu powiedział, że wykonawca nie wejdzie na Poznaniu. Na ten Konin września od czerwca. On wejdzie we wrześniu, na październiku. Nie zdąży, czy coś jest nieprzygotowane jeszcze? Wejście z dużą inwestycją, z ludźmi, gdzie jest jednak kilkaset osób, sprzęt, to wymaga czasu. To nie jest tak. Zgodnie z harmonogramem, no to podpisanie umowy pół roku. Umowę podpisali na początku kwietnia. No to ja się spytałem prezesa, on powiedział, no tutaj jesteśmy, ten wykonawca się pospieszy i tak dalej, my jesteśmy dogadani. Kurczę, są dogadani. Żaden wykonawca nie ma, ma w umowie napisane za pół roku, to przyjdzie za pół roku. Tak, są dogadani. A panu na czym zależy? Co? W Wielkopolsce, czym pan się zajmuje generalnie? Układam rozkłady jazdy, kłócę się z kolejarzami, żeby mniejszą dotację wzięli i tak dalej. Koleje w Wielkopolsce są najtańsze w Polsce. Tak mi się pochwalę. No nie tylko mnie, no tam w urzędzie też jest jednak, w urzędzie jest kilka osób, które relatywnie w stosunku do innych samorządów jest dosyć, no są kompetentne, tak, że przynajmniej mają jakieś tam, zresztą naczelnik jest, był nawet dyscyplinarny, kiedyś zwolniony z kolei wielkopolskich, po czym wygrał sprawę przed sądem pracy. Jest tani ścienny. Zna. Nie, no cię. Znaczy jest, generalnie się zna i nie jest człowiekiem, który odpuści, tak? No bo skoro ma. No w życiu często ludzie właśnie, działacze społeczni, że ktoś, jakiś urzędnik czy jakiś decydent obrazi kogoś i to jest najgorsza metoda, żeby sobie wyhodować wroga, który całe życie mu będzie. I to jest właśnie mój przykład z PKP, że oni sobie wyhodowali człowieka, który jest dużo mniej pracowitszy, bardziej kompetentny i ja im nie odpuszczam. Stworzyli sobie potwora. On się za bardzo... Obudzili go. Bestię. Tak, no a prawda jest, przecież tak samo jak z ministerstwem, gdzie ja w ministerstwie zaproponowałem, że pomogę im wprowadzić wspólny bilet. Nie chcieli. A teraz jestem szczęśliwy, bo wysłałem... dokument. Tak, bo wysłałem... no bo jakby mam w tej chwili jakby czyste sumienie, bo teraz w życiu bym nie chciał współpracować. Ja się potem bardzo cieszę, że właśnie ktoś ze mną nie współpracuje, bo mam otwarte drzwi, tak? Nie muszę się... Ja przepraszam bardzo, bo ja po prostu o 21.00